Dzień dobry, szanowni państwo. Do dzisiaj codziennie po raz drugi meldujemy się dzisiaj na live, a okazja jest szczególna, gdyż Lech jak co jakiś czas dostarcza tematów do takiej dyskusji. Ja sobie nawet dzisiaj pomyślałem o takim żarcie. Kiedyś był taki żart, gdzie ojciec pytał syna, dlaczego ja taki jestem. I mam wrażenie, że Lech wielokrotnie, czy kibice Lecha Poznań mogą zapytać, dlaczego my tacy jesteśmy. Sytuacja jest o tyle dziwna, że Lech przecież wciąż może być mistrzem Polski. Wciąż nie tak dużo czasu minęło od tego, jak walczył o półfinał Ligi Konferencji. W sumie nie tak dawno jeszcze był mistrzem Polski. Natomiast słowa Radka Nawrota, który jest z nami, odbijają się zawsze echem, czyli Lech stara się o to, żeby nie być memem. Natomiast znów memem dość regularnym jest. Jesteśmy w sześcioosobowym gronie, bo jest, realizuje nas Maty, jest z nami Radek Nawrot z Zielonej Interii, jest Dawid Dobrasz z Meczyków, jestem ja, jest Leszek, jest też nasz najlepszy uczestnik, czyli czat, witamy was serdecznie. Panowie, ja tak się zastanawiam, bo siedzimy w sumie w czwórkę przy tym Lechu od dłuższego czasu, Leszek tak z dystansu, my trochę bliżej, i tak się zastanawiam, czy praca dziennikarza przy Lechu Poznań to nie jest najłatwiejsza robota na świecie. Wystarczy napisać jeden tekst, powiedzmy, w 2011 roku i po prostu zmieniać nazwiska i to jeszcze nie wszystkie. Ja mam odpowiedzieć, bo ja już nie jestem dziennikarzem sportowym. Ja masz największe doświadczenie w tym. Ale właśnie dlatego to rzuciłem. Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Bardzo mi miło, że mogę się z Wami spotkać. Nie mam już aż tak wielu okazji i cieszy mnie, że w ogóle jeszcze o mnie pamiętacie, bo ja jestem trochę jak sukcesy Lecha, powoli to już obrastam hem. I ja nie ukrywam też, to był jeden z wielu powodów, dla których to rzuciłem. Właśnie dlatego, że znaczy nie jest to może jakiś główny powód, bo było więcej, ale powiedzmy, że jeden z, tak, z tej listy, czyli powód pod tytułem no ile można, bo skoro zaczynamy bajkowo, no to Lech mi trochę przypomina tą bajkę o skorpionie i żabie, znacie tą bajkę, prawda? Jak skorpion prosił żabę, żeby ona go przewiozła na drugą stronę rzeki, bo on nie umie pływać. A ona mówi, no nie za bardzo, bo mnie tam dziabniesz w ogóle, wyjdzie fatalnie. Jak cię proszę, zapewniam, to tego nie zrobię, ale nie ufam ci. No zaufaj mi, mówię ci, będzie okej. Okay. I on ją, wtedy ta żaba wzięła tego skorpiona na grzbiet, on ją ukąsił, ona idzie na dno i mówi, no stary, dlaczego? A ona, skorpion mówi, taka jest moja natura. No ile w zasadzie mógłby powiedzieć, taka jest moja natura. On nas zawsze zrobi w konia, zawsze nas porobi jak chłopców i my możemy się naprawdę napalić, nagrzać na początku sezonu, nie wiem, tam te transfery, to wy jesteście w tym lepsi, bo ja ich w ogóle nie cierpię. Nowy sezon, nowe karty, talia, tasujemy, rozdajemy, cyk, para dwójek, tak? I to jakby, i czasem się zdarzy coś więcej, ale to jest okazjonalnie. To jest tak naprawdę rozmowa o tym, co to powinno być regułą w Lechu, no. A co incydentem? Momenty. Momenty, dobry przykład, tak? Lech robi te momenty, za siebie nawet się antymomenty pojawiły ostatnio, widziałem, to mnie też rozbawiło. Co powinno być regułą, a co incydentem? Moim zdaniem tu są proporcje zupełnie odwrócone i my się incydentalnie cieszymy z czegoś, co powinno być, jeżeli nie stałe, to powinno być znacznie częstsze. Mówiąc w największym skrócie, Lech od kilkunastu lat, biorąc pod uwagę to, co osiągnął, czyli że był w Europie, miał te kilka mistrzostw Polski, od kilkunastu lat gra poniżej swoich możliwości. One są znacznie wyższe niż były w latach 90. czy na początku stulecia i on gra poniżej tych możliwości. No bo jakbyśmy wzięli w sumie ten okres od 2006 roku, czyli odkąd w Lechu panuje rodzina Rutkowskich, to Lech pod względem trofeów, no, poza złotymi latami 80., to jest najlepszy okres w historii Lecha, a ci wstrętni kibice, to się wcielę teraz w takiego adwokata diabła, czyli Lecha Poznań, wciąż narzekają. Nigdy nie było w takim okresie tylu podiów, już tam o europejskich pucharach nie mówię, no bo kiedyś zdecydowanie inaczej wyglądały te europejskie puchary. Trzy mistrzostwa Polski w tym okresie,
okej, okay, finały Pucharu Polski, jeden ten puchar zdobyty, ale w sumie to dlaczego wy się czepiacie, zapytałbym. Jakbym był Piotrem Rutkowskim, to zapytałbym, o co w ogóle wam chodzi? To ja bym to porównał, mam okazję się wtrącić, tak jakby Michał Świerczewski powiedział kibicom Rakowa, no zobaczcie, mamy piąte miejsce w tabeli, przed Górnikiem Zabrze. Górnik to mocna drużyna, dużo mistrzostw. A że wydaliśmy 6 milionów euro, nie jesteśmy klubem dotowanym przez hutę, inna sprawa. Natomiast tak. To jeśli ja mogę zabrać głos, to dziękuję też za zaproszenie. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę w takim gronie zacnym się wypowiadać. Zresztą mógłbym powiedzieć tylko jedno, to co mówiłem przed wejściem na antenę. Zobaczcie moje włosy. I to ostatnio świadczy o tym, co się dzieje z Lechem Poznań. Bo ja tak... No właśnie tutaj był komentarz, jeden siwy, drugi łysy. Także tyle się z tym Lechem porobiło, ale... Ja dzisiaj sobie założyłem, i to już pisałem to na Twitterze, że nie użyję dzisiaj żadnego nazwiska zaczynającego się na ry, więc na pewno nie będę wspominał o piłkarzu, który strzelił 3 gole na stadionie Juventusu Turyn między innymi. Więc takie sobie przyjąłem założenie, zobaczymy jak mi wyjdzie. A co do Lecha Poznań, to ja po prostu też ostatnio w takich momentach zaczynam się zastanawiać, czy ten Lech jest hegemonem, czy my przykładamy do niego zbyt dużą wagę i to jest jednak zespół średni i średnia drużyna. Czy my od tej drużyny wymagamy za dużo? Bo przede wszystkim moim zdaniem największym problemem Lecha, powiemy sobie jeszcze o ludziach, którzy zarządzają tym klubem, to jest jednak brak umiejętności konsumowania sukcesu i przede wszystkim kontynuowania tego, kiedy po sukcesie przychodzi absolutne rozluźnienie i poczucie, że nie, no teraz to my możemy wszystko i teraz to my normalnie zdobywamy wszystko, a kończy się to po prostu serią kompromitacji, która prowadzi do tego momentu, że rok temu był mecz z Fiorentiną, a dzisiaj Mariusz Rumak ma wszystko w swoich rękach. Kurde, Rumak, nie powiedziałem. Patrz. No, trener, 6 minut udało się wytrwać. Trener, tak. Szybki gol. Tak, szybciutko poszło. Trener Lecha Poznań po prostu ma decydować o tym, czy dalej będzie tym trenerem, czy jednak nie. Jest to 46-letni szkoleniowiec, który 5 lat był na aucie. Więc tak to się porobiło i to jest właśnie najlepszy przykład tej kontynuacji i konsumowania sukcesu. Ale wiecie co, ja zauważyłem, że nam w ogóle tu jest bardzo wesoło, może faktycznie, chociaż temat ponury, może faktycznie trzeba tak podchodzić do Lecha już z większym luzem. Mówię to trochę ironicznie, bo jak spotykam się z ludźmi, to wiem, że nie są w stanie. Bardzo mi dało do myślenia to, kiedy w kilku takich sezonach, w których Lech zawodził, ale zawodził w taki typowo lechowy sposób, czyli rozbudzał te nadzieje. Słuchajcie, mamy coś dla was fajnego, ale to jest trochę tak jak... To jest najgorsze. Tak, jak rodzice obiecają coś dziecku pod choinkę, a potem się okazuje, że to jest coś innego, albo nie ma nic. I ja potem pamiętam miny tych ludzi, których spotykałem, zwłaszcza w poniedziałek. Oni musieli iść z tym do pracy. Znaczy najpierw musieli w domu w ogóle jakoś uzasadnić, że o co im chodzi z tym Lechem. Jest Barcelona, jest Real, a oni, nie wiem, bez sensu, tak? A oni jakiś Lech. Musieli to najpierw uzasadnić przed rodziną, potem w pracy, żeby wytrzymać te wszystkie docinki, żarciki, memy jakieś właśnie. I na końcu najważniejsza sprawa, uzasadnić to przed sobą. Dlaczego ja w zasadzie dalej przy tym Lechu jestem i czy tylko dlatego, że mnie wuja, ojciec i kumple zabrali, czy jednak jest w tym coś więcej? No właśnie, mówiłem, że moje koty śpią, ale to jest przylepa, on jak tylko usłyszy, że jest telewizja, zaraz przychodzi. Więc to jest jakby clue i mi władze Lecha obecne przypominają trochę historię z czasów Gomułkowskich, bo to nie jest tak, że Piotr Rutkowski czy prezes Klimczak prężą mózgu i mówią, że my tu, nawet moim zdaniem to sformułowanie, że rozwalimy wszystkich trenera Rumaka też było wyjęte z kontekstu. On w zasadzie, chyba się zmozgicie, nie miał niczego takiego na myśli, że on wszystkich rozwali. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Więc oni tego nie robią. I to mi trochę przypomina sytuację z czasów Gomułkowskich. Pamiętacie o ja też nie pamiętam. O Gomułce się pamiętam. Wtedy, tak, Gomułka, o Gomułce się żartował, że on mówił coś w stylu: nasza partia niczego nie obiecywała i słowa dotrzymaliśmy. No więc Lech niczego nie obiecywał i słowa dotrzymuje regularnie. Mistrz i grupa, hashtag, to pamiętam Tomasz Rząsa, bo ze mną mówił. Tak, ale to raczej kibice wymogli na Lechu. A to też prawda. Nie, tak. Radku, ja ci powiem, jak to wygląda z zewnątrz, spoza poznańskiej perspektywy. To wygląda tak, że Lech Poznań ma absolutnie najlepsze warunki, żeby być najlepszym klubem w Polsce. Ma.
Ma najlepszą akademię, której produkty akademii są cenione w Europie. Mają już wyrobioną reputację, że ktokolwiek kopnie piłkę, ten już jest sprzedawany za kilka milionów euro. Ma finanse, które nie wiszą na miejskim cycku. Ma finanse, które nie potrzebują bogatego Michała Świerczewskiego, tylko po prostu jest w stanie na siebie zarabiać. Ma wielki klub, wielki stadion, który elektryzuje całe miasto. Faktyczne zainteresowanie. Ma od lat, jako chyba był prekursorem scoutingu, wy lepiej to wiecie, do dziś dyrektorami sportowymi wszędzie w Polsce zostają byli skauci Lecha Poznań, którzy byli skautami w Lechu 15 lat temu. Cała ta struktura, cała ta organizacja powinna przynosić wyniki dużo, dużo lepsze, szczególnie teraz, kiedy już no, jest to wszystko poukładane. Tak? I co się dzieje? I kończysz z Rumakiem, kończysz z drużyną kompletnie rozbitą, dziwaczną. To się nie mieści w głowie. Nawet ranking UEFA już macie w końcu dobry. Nic się nie składa. Nie ma to kompletnie sensu, że Lech jest w takim miejscu. Bo Lech jest takim, jakbyśmy usiedli teraz i zrobili na przykład debatę, jak powinny działać polskie kluby, to tam by padły wszystkie te założenia wymienione przez Leszka. Żeby nie był sponsorowany przez miasto, żeby miał solidną akademię, żeby miał struktury, żeby miał dużo kibiców w swoim lokalnym poletku. I Lech to wszystko ma. Tak naprawdę... Jeśli chodzi o namalowanie hipotetycznego wzorowego klubu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ja się tylko wcielę na chwilę w Zbigniewa Bońka. Brawo. Ale, przepraszam, jeszcze tylko za chwilę wam oddam głos, bo nie chcę też tutaj jakby zawłaszczać go sobie, tylko jedną rzecz wam powiem, bo to jest ważne to, co teraz Damian powiedział. To jest między innymi powód, dla którego Lech tak bardzo lubi sobie pobrylować w tak ja nazywam warszawskich media. Znaczy dzisiaj właśnie to się już zaciera. Ale zwróciliście na to uwagę, że oni jeżeli idą do takich mediów, które nie zajmują się nim na co dzień, ja to mam na myśli mówiąc warszawskie media, czyli media, które nie zajmują się nim na co dzień, to łatwo mu błysnąć, tak? Bo rzeczywiście jest wzorowym przedsiębiorstwem, może zaimponować komuś, kto nie ma z nim na co dzień do czynienia. Łatwo to zrobić. I to są łatwe rozmowy tak naprawdę, łatwe historie, łatwe do powiedzenia przez Lecha. Ale kiedy przychodzi zmagać się z codziennością, a codziennością są nie tylko kibice, którzy cały czas czegoś chcą, ale jeszcze na dodatek media lokalne, które cały czas czegoś chcą, to już jest znacznie trudniej. I nie wiem, czy pamiętacie, była taka scena, słynna historia, kiedy na konferencję Lechową przyszło chyba dwóch dziennikarzy, w tym nieśmiertelny Józef Diaczenko. I była awantura o to, że w ogóle co ci dziennikarze, gdzie oni w ogóle są i tak dalej, i tak dalej. Ja się wtedy wtrąciłem, mimo że już nie byłem w tym zawodzie dziennikarza sportowego, i on wiele Lech sobie na to zapracował. Zapracował sobie po prostu na to, żeby w końcu ludzie im powiedzieli, nie, słuchaj, wiesz co, ale my mamy trochę inny pomysł na dzisiaj. Nie? Pracuję na to regularnie. I ja nie wiem, jak to się skończy. Zawsze powtarzałem, że mimo tego, że Lech ma ogromny potencjał i w zasadzie tu każdy temu Lechowi kibicuje, ja przynajmniej mam takie doświadczenia, bo czy ktoś przyjdzie u mnie naprawić z Lew, czy wczoraj mi pan podawał, pozdrawiam, bo mówił, że na Twitterze obserwuje, podawał mi posiłek w kinie, w restauracji, czy ktokolwiek by to nie był, podejrzewam, że pewnie nawet policjant, który mi wypisuje mandat, to każdy temu Lechowi kibicuje, to jednak Lech musi walczyć o tych ludzi, bo to już nie jest kwestia tego, że oni będą kibicowali Realowi czy tam Interowi, tylko że znajdą inną formę spędzenia czasu, danego dnia, dany weekend i tak dalej. My walczymy o czas, którego ludzie mają coraz mniej. No bo w kategorii rozrywka jest też coraz więcej rzeczy, sam powiedzieć o kinie, o wielu innych aspektach życia. I Lech ma monopol sportowy, ale też im więcej takich porażek, tym bardziej do siebie zraża. I to, co powiedzieliście, ja się z tym zgadzam, bo Lech ma wszystko i dlatego wymagamy od Lecha, przynajmniej ja, czy też inni dziennikarze zajmujący się tym klubem, czy kibice, bo ma wszystko, żeby wygrywać, żeby nawet być mistrzem Polski, bo spojrzę na taką Jagiellonię, coś tam się też nie zgadza. Nie ma akademii, pewne struktury nie wyglądają tak, jak powinny, ta kadra też nie jest taka mocna. No Śląsk, no to widzimy, co się dzieje, jak teraz są wybory. Raków Częstochowa, jak też jest popularna teza, jak Michał Świerczewski pewnego dnia wstanie i powie, że się zajmuje żużlem, to Raków może wrócić tam, gdzie był. No Legia wiadomo, Legia to jest trochę inny klub, bazujący też na innej strukturze pod kątem miasta centralnego. Lech ma przede wszystkim jeden podstawowy problem. Potrzebuje kogoś, kto sportowo ten klub poprowadzi za rączkę i takim kimś jest na przykład Maciej Skorża i bardzo mało było takich trenerów w przeszłości, którzy sportowo wzniosą ten klub i przede wszystkim, bo uważam, że
chciałem o tym trochę później poruszyć, pewnie jak będziemy o tym rozmawiać, bo moim zdaniem to jest moment w tej historii Lecha, kiedy trzeba odejść od tego swojego mitycznego DNA. Mam na to kilka przykładów, co trzeba zrobić, żeby tak było, bo głównym celem klubu sportowego jest wygrywanie, a nie trwanie. Lech lubi sobie trwać na dobrej pozycji, bo Lech zawsze, gdy ktoś mu zarzuca, że nie zaryzykujesz, minimalizujesz i tak głupio. Dalej. Tak, no, tylko Lech zawsze ci odpowie, Lech ci zawsze wtedy odpowie, że pamiętacie, jak po mistrzostwie 2010 zaryzykowaliśmy, daliśmy tam kontrakty Arboledzie, to wisieliśmy nad skrajem bankructwa. I Lech jest trochę straumatyzowany tym i zawsze będzie do tego wracać. Natomiast czy to słynne już oklepane wyjście ze swojej strefy komfortu nie sprawiłoby, że Lech uwiarygodniłby się w oczach kibiców? Ale Damian i mili Państwo, to jest tak, że jakby sukces w sporcie, wyjście ze strefy komfortu jest warunkiem sukcesu w sporcie, bo ty musisz dać 110% mocy z reaktora, a nie 100, żeby tego mistrza zdobyć. I nawet w takim idiotycznym sezonie jak ten. Ten sezon jest o tyle interesujący, że on nam pokazał, że w polskich warunkach mistrzem może być każdy. Z całym szacunkiem dla tej czołówki, która się kończy pewnie na Stali Mielec. Tak zwana szeroko rozumiana czołówka. Każdy może być mistrzem. Naprawdę każdy może być mistrzem. To nie jest tak, że Polska Liga jest i mistrzostwa są przeznaczone dla Legii i Lecha. Czasem się wtrąci Raków, bo Pogoń no to... I że musisz wziąć 3-letni rozbieg, zbudować drużynę, wszystko. Tak. Naprawdę, Jagiellonia ten zespół zbudowała w ile? W 1,5 roku, w 2 lata? Na Maciej Skorża. Twierdzę, że ten sezon, jeżeli Lech nie zostanie mistrzem Polski, a największe jaja są takie, że nadal może nim być, to będzie wyjątkowa trauma dla kibiców Lecha, bo to im pokaże, że w zasadzie nawet w sytuacji, w której ktoś ci otwiera szeroko drzwi, masz prostą drogę, to jesteś w stanie się na tej drodze wypieprzyć, tak? Wywalić. I Lech to robi. To będzie wyjątkowo trudne dla kibiców Lecha, nie zdobycie tego mistrzostwa w tym roku. Moim zdaniem nawet trudniejsze niż w tym 18, kiedy Nenad Bielica wszystko zawalił na końcu. Czy w innych przypadkach, w 2009, kiedy Smuda w zasadzie nie wiem, jakim cudem tym mistrzem nie został. No takim, że to Lech Poznań. To będzie naprawdę trudna sprawa, bo to jest taki sezon, który pokazuje zupełną bezradność nawet w takiej sytuacji. Ta sytuacja do zdobycia Mistrzostwa Polski z całym szacunkiem dla tych rozgrywek jest po prostu łatwa. Dla każdego z tych, którzy w tej chwili walczą o mistrzostwo, to jest łatwe do zrobienia. Łatwa przy takiej kadrze Lecha, bo okej, były te problemy zdrowotne, jak już tak detalicznie będziemy wchodzić, ale jednak patrząc, przynajmniej to jest moje zdanie, dzisiaj ja bym się nie zamienił na kadrę na przykład Legii. A wiele razy było tak, że kadra Legii była jednak mocniejsza od kadry Lecha, szczególnie kiedy to Mariusz Rumak próbował rywalizować z Legią Warszawa. Czy patrzę na kadrę Rakowa, też wydaje mi się, że Lech na wielu pozycjach ma piłkarzy lepszych, tylko być może na papierze, bo też jak już tak detalicznie wchodzimy po raz kolejny, to powiem, no to jest zbyt wielu piłkarzy, którzy dzisiaj już swój pik i moment mieli w zeszłym roku. I też podpisanie takich kontraktów jak Douglas, jak Sobiech, to już wracamy do gabinetów i do pewnych problemów, bo jeśli ja też mówię o tym DNA, no to załóżmy, że teraz przychodzi trener, bo na przykład moim zdaniem kadra Lecha jest idealnie skrojona na dzisiaj pod grę z trójką obrońców i wahadłowymi i uważam, ale oczywiście DNA klubu jest zupełnie inne i w Lechu nie można grać trójką w obronie. Od Orlików grają w takim ustawieniu. No i to jest na przykład... Ja wam powiem jako dziennikarz przyrodniczy. Bo to jest kwestia tego typu, że przez to trenerzy, którzy chcą grać na trójkę i nie mówię teraz o konkretnym trenerze mający inicjały MP, są w Lechu dyskwalifikowani. To jest jeden z powodów, jeszcze są kilka, o których chętnie potem się wypowiem. Ja wam powiem jako dziennikarz przyrodniczy. Układ DNA jest po to, żeby dokonywać ewolucji w organizmie, tak? I on między innymi temu służy. Mutacje genów są podstawą ewolucji. Lech też musi ewoluować. Czy wy zwróciliście uwagę? Słuchajcie, Mariusz Rumak, świetny przykład, bo on obejmuje Lecha po dekadzie, tak? I w zasadzie moglibyśmy popatrzeć na to w ten sposób, że skoro minęło 10 lat, to jest naprawdę wielka epoka w dziejach klubu piłkarskiego. No w przypadku tego Lecha to jest ponad połowa tej ery Rutkowskich, tak? I wraca Mariusz Rumak, powinien być inny Mariusz Rumak i inny Lech Poznań. I czy tak jest? Ja nie jestem przekonany. Moim zdaniem my klepiemy to samo, a minęło 10 lat.
Brakuje tylko włączenia potem meczu rezerw Szymona Pawłowskiego po 10 latach do pierwszej drużyny. Niestety jeszcze jest niemożliwe, że Szymon Pawłowski... Redaktor Jarmusz, zdaje się, coś takiego zasugerował nawet, żeby to zrobić. No to byli trenerzy, którzy sięgali po takie rozwiązania. I to jest moim zdaniem też pod tym względem świetny przykład, że on nam pokazuje, że się w zasadzie nic nie zmienia, że jakby Lech goni własny ogon, to jest skręcenie się w kółko. My nie przesunęliśmy się dalej na tej drabinie ewolucji piłkarskiej, która mogłaby z Lecha zrobić nie tylko drużynę, której kibice Wielkopolsce nie muszą się wstydzić, bo oni są dumni z Lecha, ale też się go wstydzą wielokrotnie. Wydaje mi się, nawet częściej się go wstydzą. No, mi się wydaje, że jeśli po tych 10 latach, jak znowu jest Mariusz Rówak, znowu jest ta klamra, znowu nie jesteś w stanie skonsumować naprawdę dużego sukcesu, bo ta Europa, mistrzostwa co roku ktoś zdobywa. Do ćwierćfinału europejskich pucharów, kulisy, co roku polski klub nie dochodzi. Jak już teraz się Lech nie obudzi, że po 10 latach nasze decyzje, nasze wewnętrzne przekonania doprowadziły nas do trenera, który niedawno miał ultimatum w Odrze Opole, no coś jest cholera z nami nie tak. Coś trzeba zmienić i to może ktoś powinien naprawdę zabrać od nas tą decyzję. Jeśli teraz się nie przebudzą, to kiedy? To jest pytanie do Dawida, bo pewnie Dawid, ty będziesz wiedział lepiej niż ja, bo ja już tego nie zgłębiałem. Dlaczego się Lech zdecydował na trenera Rumaka? Dlaczego poszedł w ogóle w tę stronę? Bo... Ja tylko podejrzewam, że jakby widzieli w treneru Rumaku kogoś, kto też się zmienił, ewoluował. Tak jak powiedziałem, nie mam takiego wrażenia. Nawet te jego zachowania na konferencjach są nader podobne do tych z 2014 roku. Bardzo mi przypomina. On w identyczny sposób odzywał się do Sebastiana Staszewskiego, który chyba wtedy w Polsacie pracował, chyba zdaje się po Żalgirisie. No przecież to są toczka w toczkę te same wypowiedzi. Ja się tylko dziwię Lechowi Poznań, że Okej, możemy dzisiaj mówić, że Mariusz Rumak nie jest trenerem na Lecha Poznań i ja się tutaj zgodzę. Natomiast jeżeli na twojej shortliście trenerów, albo inaczej, jeżeli twoją odpowiedzią jest Mariusz Rumak, to chciałbym dowiedzieć się, jakie było pytanie. Bo to ja wtedy trenuję w bank moim ukochanym. No tak, właśnie. To jest konsekwencja błędów, to co się wydarzyło, że Mariusz Rumak jest trenerem, bo to, że jak już analizujemy ten sezon, że John van den Brom i jego praca nie rokuje, to było wiadomo na przełomie września i października. I jeśli w klubie faktycznie jest ten scouting trenerów, bo ja rozmawiałem z prezesem Lecha na ten temat i wygląda to w ten sposób, że po prostu skauci jeżdżą i obserwują zespoły, które grają w podobny sposób jak Lech i sobie zapisują tych trenerów do jakiejś bazy. I ci trenerzy są w bazie, tylko potem to jest ta kwestia, że w momencie, kiedy Johnowi van den Brom przestało iść, to dyrektor sportowy Lecha powinien sobie otworzyć kilka opcji i mówi tak, dobra, dajemy chwilę jeszcze van den Bromowi. Mamy opcję trenerów zagranicznych, jest też w sztabie trener Kędziorek, który fantastycznie pracował i w sztabie trenera Holendra i Macieja Skorży i wcześniej Marka Papszuna i otwieram sobie kilka opcji. Ale w momencie, kiedy było wiadomo już miesiąc wcześniej, że John van den Brom poleci, to było pytanie tylko nie czy, tylko kiedy, bo i tak było wiadomo, że Lech z nim nie przedłuży kontraktu i to już było wiadomo gdzieś w okolicach września. Więc już wtedy wiedziałeś, że trenera van den Broma za chwilę nie będzie, prędzej czy później. I tutaj powstała seria błędów, że nagle Mariusz R. się pojawił. Jak powiedziałeś, Dawid, o tej bazie, to mi się od razu skojarzyło, jakby Lech miał tu słuchawkę, że niby ma kontakt z bazą. No to w zasadzie baza ludzi umarła. Tak profesjonalnie wygląda ten scouting trenerów. Znaczy to jest, wiecie, bo to jest tak, jakbym nazwał, że mam samochód, a po prostu mam coś na czterech kołach i jest to deska i nie wiem, i wajcha po prostu przesuwania. No też powiem, że jest to samochód, bo dodam do tego może silnik i będzie to pojazd mechaniczny. I definicję w pewien sposób to spełni, więc tak samo to, co powiedziałem, może spełniać listę scoutingową. I po prostu Mariusz Rumak był w tym klubie. Piotr Rutkowski, prezes Lecha, miał taki pomysł, że co nie działa. No nie działa kwestia taktyczna i obrony. Pan trener, 46-letni szkoleniowiec, przedstawił projekt, który według niego pokazał, że on może to naprawić. W Lechu nie mieli innego pomysłu, żeby kogoś innego zatrudnić, bo ci trenerzy, których gdzieś tam mieli na swojej liście, byli poza zasięgiem. I stwierdzili, to jest najgorsze w tym wszystkim uważam, że kładziemy, kolokwialnie mówiąc, lachę na ten sezon i bierzemy trenera tymczasowego, bo tak to trzeba nazwać, bo w grudniu mogłeś wziąć trenera, z którym chciałbyś podpisać kontrakt na 2-2,5 roku, ale Lech nie chciał tego zrobić,
bo stwierdził, że latem będzie więcej trenerów na rynku dostępnych, lepszych niż ma obecnie teraz. No ale ten sezon jeszcze trwał. I wzięcie trenera z 5-letniego niebytu, no to było ogromne ryzyko i to o czym mówimy. I ono się nie opłaciło. Ale zobaczcie, jak to się mści. Masz sezon idealny, gdzie cała czołówka nie punktuje i możesz sobie łatwo wyobrazić, że z trenerem, który ostatnio nie prowadził Odry Opole 5 lat temu, mógłbyś po prostu w tym momencie być na przykład liderem. W piłce nożnej bardzo szybko płynie czas. Kładzenie, jak to ująłeś, Dawid Lachy, na pół roku, no to jest po prostu skandal. No ale to jeszcze jedna w rzecz. Ogóle, słuchajcie, o czym my mówimy. Mówimy o trenerze tymczasowym na pół roku. Powtórzcie sobie to w głowie i zobaczcie, jak to brzmi. I też wyprzedzając ruch Lecha, to znaczy, dobra, zapada decyzja, że biorą Mariusza Rumaka na trenera tymczasowego na pół roku. Ale zadajesz sobie pytanie, no dobra, jest to pewne ryzyko, co jak nie wyjdzie? I byliśmy w poniedziałek w takiej sytuacji. Nikt się nie spodziewał, że będzie gorzej niż było, że Lech skończy ten sezon poza trójką, bo tego w Lechu ja nie się spodziewałem. No, ale to wiesz, my się mogliśmy spodziewać w Lechu, nikt się nie spodziewał, że z taką kadrą, no trener się zmienił, ma pomysł i tak ogólnie jeszcze spójrzcie na to, że przez pierwsze trzy mecze no wyniki się zgadzały, tak? Więc teoretycznie trener zrobił coś, co miał zrobić, tylko tu znowu wracamy do władz Lecha, no nie pomogli mu. Bo jeśli rozsypało się pół kadry, to wtedy, żeby ratować ten pomysł zatrudnienia 46-letniego szkoleniowca, to trzeba było tę kadrę jeszcze dopalić, a były na to możliwości, pieniądze. I dlatego mówię, że to jest suma i konsekwencja pewnych błędów, czyli zbyt późne nawet wyrzucenie trenera Van den Broma, brak kandydata, potem brak wzmocnienia kadry, no i dzisiaj jest to, co jest, i szalejący Adrian Baluła, na którego ja osobiście już nie mogę patrzeć jako osoba zajmująca się sportem. A to jest dużo takich nazwisk piłkarzy, od których można by się nad którymi można by się zastanowić, co oni tutaj robią, tak? No, a przecież Adrian Baluła w zasadzie odegrał w Lechu tylko jedną, zagrał jedną mocną rolę, to Dawid wie to najlepiej, w czasie okna transferowego miał swoje 5 minut i to był jego najlepszy występ, kiedy się tam grzały te wszystkie laptopy, żeby napisać, że przychodzi taki piłkarz. I tyleśmy go widzieli w zasadzie, jeżeli chodzi o przydatność do Lecha. Ali Golizadek, trochę podobna sytuacja. Trochę podobna sytuacja, jeszcze Lech nagle, nie wiem, trochę sprawia wrażenie klubu, który sobie przypomniał, że facet jest z Iranu, więc być może będzie musiał gdzieś do Azji pojechać czasem. I to jest trochę syndrom śpiącego Luisa Enriqueza na ławce kiedyś. To pamiętacie, jak on wracał z tych meczów Panamy i tam trener go pytał, Luis, co z tobą, zasypiasz? Nie, dam radę. No więc... Luis Enriquez zawsze mówił, nie, siśko, dobrze, Panama jest okej, okay, ale teraz nie pytaj o Panama, teraz tylko Lech Poznań, ma mecz sobota. I wygramy 1-0, jak on to mówi, ale te czasy się zmieniły. Te czasy się zmieniły, teraz to już trochę inaczej funkcjonuje. A ja mam wrażenie, że Lech ciągle tkwi właśnie w tych starych okolicznościach. Rzeczywiście pół roku straty to są straty ogromne. Wydaje mi się, że trochę działa syndrom Dariusza Żurawia, że Lech próbował to podobnie rozegrać jak wtedy z Dariuszem Żurawiem, licząc na to, że to wypali, że Dariusz Żuraw, mimo że skończył no tak w takich, no ale każdy trener tak kończy, w takich okolicznościach nie za fajny, gdzie już naprawdę nic mu nie wychodziło, no to jednak tą Europę zrobił i to było wszystko imponujące, więc takie liczenie na to, że nasz tutaj trener tutaj na własnym mleku wyhodowany coś podobnego osiągnie, ale wydaje mi się, że ja w sobie wyobrażałem Lecha roku 2024 jako Lecha, który już nie tylko nie ma problemów z Puszczą Niepołomice, z ukłonami dla Puszczy Niepołomice, ale że już próbuje coś w Europie mieszać, zwłaszcza, że dostał tą Ligę Konferencji, która przy całej jej biedronkowatości jest dosyć, moim zdaniem, takim solidnym owadem, no, który naprawdę pomaga polskim klubom. I on... Doceńmy Biedronki, prawda? Skąd no to Lech Prowadzonia nie na pucharu konferencja dla Biedronek? To jest super Biedronka, ponieważ ona pozwala kibicom klubów z tego nawet nie głównego topu i nie tego drugiego topu przeżyć coś fantastycznego, nabić sobie punktów, ale tam już mniejszał te punkty, ale dać ludziom te emocje, pieniądze. To co ludzie przeżyli, tak. Pieniądze, współczynnik, poza tym my zawsze jak rozmawialiśmy, dochodziliśmy do tezy, że historię polskich klubów pisze się europejskimi pucharami. No nie, to się wspomina, ale zwróćcie uwagę, panowie, przepraszam,
zwróćcie uwagę, Lech Poznań w zeszłym roku dokonał rzeczy dla mnie imponujących. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Sprzedał ludziom trzecie miejsce jako sukces, podspierając to Europą. I ludzie to łyknęli. Więc jaki to pokazuje, jaki kontekst nadaje wszystkiemu Europa. I pamiętam moment, kiedy Lech powołuje do życia, nie wiem, dział naukowy, tam różne siły, które mają mu pomóc w tym, żeby pogodzić wodę z ogniem, czyli pogodzić Europę z ligą. Żeby dało się jedno i drugie wykonać. Przychodzi, kurczę, jesień 23, wiosna 24, nie ma ani jednego, ani drugiego. No to jest regres. Lech sprawia wrażenie samochodu, który po prostu zwolnił ręczny, nie ma kierowcy i ten kierowca za nim leci, żeby tam wskoczyć do tego samochodu. On za chwilę spadnie w przepaść. No to samo miejsce, jeżeli Lech by zajął na podium, co w zeszłym roku, to już... To jest nieakceptowalne. To już jest nieakceptowalne, absolutnie. Ja bym chciał się odnieść do tego, co Radek mówi, bo Lech po prostu lubi się taplać we własnym sosie. Jeśli mówimy, bo to jest też konsekwencja pewnych rzeczy, bo dzisiaj tacy piłkarze jak Douglas czy Sobiek nie powinni w ogóle być w tym zespole, już abstrahując, że oni są fajni i że pasują tej szatni. No trener Rumak też pasuje do tej szatni, pasuje do Lecha i słuchajcie, jeśli dzisiaj przeszedłby ktoś nowy i on na przykład by powiedział, że on ma w dupie ten dział sportu i nie chce mu się tam przychodzić. No to jak myślicie, to jest trener, który pasuje do Lecha, czy nie pasuje? Wykluczone. Jak pracujesz sobie, powiedzmy, pracujesz 10 lat w jednej firmie, no i nagle przychodzi ktoś, który mówi, nie, no słuchajcie, zebrania nie będą o 9, a o 10. No to już jest na niego, nie, no jak, no słuchaj. No, 10 ale Dawid, lat ale Dawid jeżeli firma nie działa, a ta firma nie działa... Ale to jest nasze zdanie może, że firma nie działa. No tak, ale mamy też swoje słupki i to są słupki oczywiście, w postaci medali, oczywiście, niekoniecznie pieniędzy. A to są tego najważniejsze. Tak, więc jeżeli to nie działa i ty zatrudniasz kogoś, menedżera, który ma zreformować ci tę firmę, no to raczej może bym zaakceptował te pomysły, które on wnosi. Zwłaszcza, że przyszedł reformator Maciej Skorża, miał swoje własne pomysły i one zadziałały. Więc to już powinno dać Lechowi do myślenia, że może on się zna lub jemu podobni na piłce, a nie my. Ale to jest to, o czym mówię, to jest kontynuacja sukcesu, kiedy po sukcesie znowu jest myślenie, że to my się znamy najlepiej. Że to my jesteśmy najmądrzejsi. Nie wiem, mi ciężko powiedzieć, bo nie wiem, kilka razy w życiu napisałem dobry tekst, czy zrobiłem jakiś fajny materiał, ale nie wiem, nie miałem przeświadczenia, że teraz to już jestem taki kozak, że już nie muszę nic więcej robić i już wszystko będzie szło bardzo dobrze. I to mnie zastanawia właśnie to poczucie, że Lech jest tak potężny w regionie, że nikt mu nie może podskoczyć, że nagle zostaje raz na jakiś czas mistrzem Polski, że ma fantastyczną kampanię w Europie. No panowie, 32 lata nikt nie potrafił wygrać dwóch meczów na wiosnę. My to zrobiliśmy, tak? My wiemy, jak to się robi. No tylko szkoda, że właśnie my wszyscy wymagamy od Lecha, wszyscy, mówię nawet jako wszyscy kibice polskiej piłki w pewien sposób, ci, co się z Lecha nie śmieją, kontynuacji tego. To jest najważniejsze, czego Lechowi brakuje, bo raz na jakiś czas... No to Radek, porównanie jakieś ornitologiczne może. Jakiś to, tak ja to chciałem tak? skontrować, to 32 lata nikt nie potrafił wygrać na wiosnę. To ja odpowiadam panom na R. 5 lat nikt nie potrafił Mariusza Romaka zatrudnić. Nikt! A my to chcieliśmy i zrobiliśmy. Klub mierzący w Mistrzostwo Kraju. Ale to jest, wracając do tego punktu wyjścia, który był początkiem tej naszej tutaj rozmowy, ja pamiętam, jak miałem tutaj pójść do waszego programu i tam na Twitterze o tym napisaliście, jeden z kibiców mi napisał, o fajnie, tylko że w zasadzie to jest w kółko to samo. I ja mówię, czy ja już tak przynudzam, że w kółko to samo? On mówi, nie, że Lech w kółko to samo. To jest, coś w tym jest, to znaczy, ja pamiętam, jak prezes Klimczak mi kiedyś coś takiego powiedział, że on już tego nie może słuchać, co my tu wypisujemy, bo to jest... cały czas bicie tej samej piany. No zgadza się, panie prezesie, bicie tej samej piany, bo w zasadzie można powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Ja ciągle nie poznaję Lecha w tym sensie, że go nie poznaję, nie ma w nim wersji 2.0, 3.0, nie ma pójścia o kolejną dekadę do przodu, o wyprzedzenie epoki. Tego ja od Lecha oczekuję. Ja nie oczekuję od Lecha, że on będzie nadganiał dystans do Rakowa, Częstochowa, czy Jagiellonii Białystok, czy Śląska Wrocław, tylko że on wyprzedzi te polskie kluby. Dominuje w pewien sposób polski rynek na więcej niż rok. I to nie przypadkiem, że na Krakowi Mariusz Job trafił swojaka, że Jacek Zieliński w 2022 roku zremisuje na Rakowie
czy w 2015, już nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało, ale tam, aha, że potem, że Karolinetti machnie dwóch, tak, i strzeli na Legii i się ta sytuacja w pewien sposób odwróci. Tu właśnie chodzi o to, żeby to się działo nie przez dzieło przypadku, tylko że no, faktycznie to będzie taka droga, że będziemy widzieć, okej, okay, kiedy raz ci coś nie wyjdzie, to się może zdarzyć, ale panowie, 16 lat nie ma Pucharu Polski. No to jest też, uważam, najlepszy przykład. Dawid dotknął bardzo drażliwej kwestii. Użyłeś słowa dominacja. Ja nie oczekuję dominacji od Lecha Poznań, bo ta liga jest wyrównana i trudna, ale że Lech będzie po prostu poważnym klubem. A on tak. Co coś osiąga, to za chwilę całkowicie jest w stanie to anulować. Jest, ale przez to, co robi, przestaje nim być. No właśnie, on osiąga te duże rzeczy co jakiś czas, a później tak jakby sobie stawiał wyzwanie, dobra, teraz zróbmy wszystko, żeby to przestało mieć znaczenie dla całej Polski. No przecież Lech nigdy nie zagrał dwa razy z rzędu w fazie grupowej europejskich pucharów. Dokładnie. Lech dwu albo trzykrotnie po mistrzostwie w następnym sezonie nie zakwalifikował się w ogóle do pucharów. Przecież pamiętacie, co się działo w 2015 i później w 2016 roku. I bo Dawid zaczął, myślę, że kluczowy wątek w tym wszystkim, bo zastanawiając się, dlaczego tak jest, być może za dużo w Lechu jest tak zwanych yes-menów, czyli wszyscy zgadzamy się ze sobą, jest wszystko naprawdę dobrze, się dogadujemy na tych cotygodniowych spotkaniach działu sportu. Natomiast ja często mam takie wrażenie, rozmawiając z kluczowymi osobami w poszczególnych działach, czy w ogóle w klubie, że słyszę jedną i tę samą opowieść. To znaczy, nie ma tam, być może w środku są jakieś drobne spory, ale wszyscy co do zasady zgadzają się, że Lech podjął dobre decyzje, że Lech, jeżeli podjął złe decyzje, to każdy ma tę samą receptę i być może w Lechu brakuje osoby, taką chociażby, którą jest Maciej Skorża, która ma bardzo silny autorytet i która wejdzie i powie, nie panowie, źle w ogóle myślicie, źle robicie. To powiem. Prosty przykład, Artur Rutko. To był piłkarz, którego sztab szkoleniowy nie chciał w Lechu Poznań. Anderson to jest piłkarz, którego ludzie w sztabie nie chcieli w drużynie. No to wydaje mi się, że gdyby był Maciej Skorża, oczywiście to jest teraz może mitologizowanie, powiedział, ja go nie chcę. Tak? Maciej Skorża chciał Afonso Souzę. John van den Brom nie chciał Afonso Souzy. No i to są potem takie decyzje, bo też już przechodzimy do tego, do procesu decyzyjnego, że potem ta kadra jest zbudowana w ten sposób, że ja też dzisiaj uważam na pierwszym miejscu nawet za to, co się dzisiaj konkretnie dzieje, jednak stawiałbym piłkarzy. Oczywiście to jest na zasadzie 34% piłkarzy, 33% zarząd, 33% obecny trener Lecha Poznań, ale mimo wszystko ktoś tych piłkarzy też ściąga, ktoś ich prowadzi i tu jest zbyt wiele na tym procesie decyzyjnym. Czasami mam wrażenie, że taka droga, czyli Michał Świerczewski, Marek Papszun, my po prostu budujemy zespół w dwójkę, jest łatwiejsza niż milion ludzi, którzy, a ja wiem lepiej, a ten nie, a ten tak, a ten może śrak. Ale to jest, a propos tego, co powiedzieliście, jest takie stare żydowskie powiedzenie, które, nie wiem, na przykład w World War Z kiedyś pada, że jeżeli 10 ludzi mówi to samo, znajdzie 11, który powie co innego, bo inaczej to nie ma sensu. I tu jest trochę podobnie. To Damian, na przykład, o czym ty mówiłeś, że Lech tam nie obronił, że w następnym sezonie zawsze źle. O czym to świadczy? I to w nawiązaniu do tego, co Dawid powiedział. To znaczy, to świadczy o tym, że my rzeczywiście mamy do czynienia z pewną rolą przypadku. Nie chcę wsadzać za głęboko kija w mrowisko, bo mrówki gryzą, ale te mistrzostwa Polski, które zdobył Lech Poznań w roku 2010, 15, 22. Czy to nie jest tak, że to były mistrzostwa? Ważne, tytuł jest tytuł, ale zdobyte jednak przy dużym udziale przypadku. Na zasadzie, jeżeli rzucamy tą kostką tyle razy, w końcu szóstka wypadnie. Nie jest to metodyczne, nie jest to powtarzalne, nie jest to uzasadnione czymś. Tak? I jeżeli chodzi o procesy decyzyjne, które zapadają w Lechu Poznań, to w zasadzie ja nie wiem, czy zastanawiam, muszę się to przemyśleć, to co Dawid powiedział, czy lepiej, żeby jedna osoba, dwie osoby, czy cały sztab osób. Może jest tak, że to nie ma znaczenia, tylko żeby to były osoby kompetentne. Natomiast czym uzasadnimy kompetencje Piotra Rutkowskiego, Karola Klimczaka i Tomasza Rządza. Ale Piotr, w kwestii sportowej, czym? Piotr może być tym, kim jest, on jest właścicielem, jest milionerem, on może przyjść. No prawda, on ma sobie zatrudnić ludzi. On ma tak, sobie zatrudnić on powinien zatrudniać ludzi. Ja nie mam do niego największych pretensji. Problem jest inny, że można w Lechu popełnić bardzo dużo błędów i za to nie ma żadnych konsekwencji.
Jeśli mówimy o mistrzostwie 2022, to ja jednak uważam, że tam był z kolei odwrotnie szereg dobrych decyzji, czyli tak, zimowe okno, Salamon, Karlström, Milić, kręgosłup tej drużyny został ściągnięty. Nagle 11 kwietnia 2021 przychodzi Maciej Skorża. Maciej Skorża zaczyna czyścić trochę skład, kupuje właściwych zawodników, nadaje temu rytm. Pamiętacie, pierwszy mecz z Radomiakiem to jeszcze był bojkot. I tu był szereg dobrych decyzji. Potem zimowe okienko. Kędziora, Kownacki, Welde na zaś, tak? Za Kamińskiego. Same dobre decyzje. Oczywiście fart na końcu, to co też powiedziałem, czyli tu Raków trochę się wywrócił i to musiało się przydać, ale jednak Lech wtedy zasługiwał na to Mistrzostwo Polski, ale wykonał szereg dobrych decyzji. A to, gdzie jest teraz, to jest szereg złych decyzji, które doprowadziły do tego, że trener 46-letni szkoleniowy jest obecnie 5 lat poza rynkiem i dostał swoją szansę w Lechu. To jest właśnie szereg tych złych decyzji i to powoduje do tego, że dzisiaj Lech mógł być punkt za Jagiellonią Białystoką. No to jaki jest ośrodek decyzyjny? Kto podejmuje te decyzje? Bo to wygląda tak, jak kiedyś zwolniono Urbana w Górniku i napisano, trener został zwolniony, ale nie wiadomo przez kogo, bo to, co na przykład ty, Dawid, wcześniej powiedziałeś o zawodnikach zatrudnianych, choć trenerzy ich nie chcą, to jest kompletnie bez sensu. Trener ma swoją wizję, nie wciśniesz mu na siłę zawodnika. To tak byś przyjechał do babci, babcia zrobiła szczawiową. Nie lubię szczawiowej. Nie, bardzo lubisz. Bardzo lubisz, będzie ci smakować. No nie będzie mi smakować. No nie będzie. Pomidorowa, taka jak lubisz. Tak, a zawsze taką dobrą zrobiła. Taką dobrą. Że nie, bo też jest taka kwestia, że wielu ludzi pracujących w Lechu, oczywiście, może ktoś się na mnie teraz obrazi, ale jak oni by stracili pracę, to gdzie oni znajdą pracę w Poznaniu? No ale czy to jest za przeproszeniem? Poza Poznaniem pewnie by znaleźli. Bierzesz, no ale poza Poznaniem, Damianie, też bym chciał mieszkać w Poznaniu. Ale ja was proszę, żebyśmy w którymś momencie, kto podejmuje te decyzje? Bo one nie mogą się podejmować. Wygląda to tak, że Lech wszystkie kluczowe decyzje podejmuje gremialnie. I to jest na ogół ten słynny komitet na przykład transferowy, gdzie w którym bierze udział tak Karol Klimczak jako teraz prezes, Piotr Rutkowski też już jako prezes, wcześniej jako wiceprezes do spraw sportowych, szef skautingów obecnie Jacek Terpiłowski i trener obecnie zatrudniony. Trener, był taki czas, że trener miał prawo weta. Lech ostatnio tego komunikował, nie wiem czy nadal tak wygląda, ale trener na przykład miał prawo powiedzieć, ściągacie jakiegoś druta, w ogóle go nie chcę. Ale w obszarze tych czterech osób powinny zapadać kluczowe decyzje w kontekście pierwszej drużyny. No i jest jeszcze dyrektor sportowy od 2017 roku, teraz jest to Tomasz Rząsa. Więc ale mam to, że to brzmi jak debata o TPK w Sejmie trochę, tak? No trochę tak to wygląda. Jak idealne warunki pod rozmywanie odpowiedzialności. No tak, i później wiesz, próbujesz się dowiedzieć, czy ktoś był przeciwko. Nie, no jeżeli podjęliśmy taką decyzję, to podjęliśmy ją wspólnie. No dobrze, no ale ktoś go zarekomendował, ktoś wynegocjował te warunki, więc ostatecznie bierzecie odpowiedzialność wszyscy, ale jeżeli na przykład w tym sezonie kadra no jest zbudowana w taki sposób, że na niektóre mecze spoglądasz na tę zakładkę rezerwowi i zastanawiasz się, czy to jest po prostu jakaś dziecięca eskorta, czy jednak ławka rezerwowych zespołu, który ma walczyć o Mistrzostwo Polski. Patrzysz na trenera, odkurzenie Mariusza Rumaka, który przez 5 lat nie miał pracy na szczeblu centralnym jako trener i zastanawiasz się, no dobra, czyli odpowiada za to człowiek odpowiadający za spion sportowy, ale czy jest nim Piotr Rutkowski, czy jest nim Tomasz Rząsa? No bo Piotra Rutkowskiego nie zwolnisz. To nie jest tak, że Piotr Rutkowski się poda do dymisji, bo jest współwłaścicielem, jest najważniejszą osobą w klubie od czasów, jak Jacek Rutkowski zdecentralizował te udziały. No czyli co? Czyli dyrektor sportowy. Jeżeli ale Tomasz Rząsa zwolnisz, też nie zwolnisz. Wy dotykacie tak naprawdę istoty rzeczy. Nie ma konsekwencji. Konsekwencją tego, trener ma tylko konsekwencje, bo jest 10 zmian trenerów od 2017 roku. No tak, ale konsekwencją tego, co się dzieje w Lechu, jego niepowodzeń, jest to, że trzeba coś wysłuchać czasem na ulicy czy w sklepie, jak tam opowiadał prezes Klimczak, że pójdzie po mleko, to wysłuchuje. I to jest tyle. To jest do wytrzymania. To jest do wytrzymania z całym szacunkiem. Najwyżej tak, teraz są, wiesz, teraz możesz sobie zamówić, po prostu ci dowiozą. Niech pan Klimczak chodzi do innej mleczarni, bo ta osoba, która mu podpowiada w mleczarni obecnej, to źle podpowiada. Takich namacalnych konsekwencji nie ma. Nie ma. I w zasadzie nikt ich nie poniósł. Poza trenerem oczywiście. No ale trenera wiadomo składa się w ofierze, jak Aztekowie składali, to tu się też składa. I tyle. I sprawa jest załatwiona. Jest winny? Jest. Jest ukarany? Jest. Teren jest wyczyszczony?
Owszem, możemy poszukać kolejnego jeńca do złożenia na tym ołtarzu i wycięcia mu serca. I to robi Lech Poznań mniej więcej. Przepraszam, bo akurat ostatnio jestem w epoce prekolumbijskiej. Także takie są tego konsekwencje. Znaczy, to może Lech niech nie zatrudnia trenerów, tylko po prostu zrobi jakieś, nie wiem, takie hospicjum albo handel żywym towarem, bo już żal tych trenerów. Oni mają UEFA Pro, to jest droga licencja. Trzeba ich zwolnić. Ale też jakbyś spojrzał na wybory trenerskie, to ile tych wyborów było dobrych? Bo na przykład uważam, John Van Den Brom był dobrym trenerem, ale się zachłysnął. No i był dobry na określone warunki. Jak nie było pucharów, to już tutaj nie domagał. Nie no, przecież trener Van Den Brom po tym sezonie, gdzie on zrobił brązowy medal, siódmy w historii klubu, podkreślę, i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, Ligi Konferencji, to on zaczął nauczać, tak? Że nie no, panowie, Polska Liga, to my sobie tu dojedziemy meczami, to my już wszystko wiemy, jak to zrobić. Potem weszło trochę element pychy, brak też takiego ewentualnego spojrzenia i wtedy trzeba było zmieniać. Ale jak tak spojrzysz, Adam Nawałka, czy to był dobry wybór? Iwan Dżurdziewicz, czy to był dobry wybór? I tak mógłbyś zacząć lecieć. Czy teraz obecny szkolnik to był dobry wybór? No to nie były dobre wybory. Też trzeba umieć zatrudnić dobrego trenera i to jest też ważna kwestia i ktoś za to odpowiada. I mam takie wrażenie, że po prostu no, trenera Rumaka wybrał Piotr Rutkowski, tak? Nie wybrał go Tomasz Rząsa. No to... Czyli daję ci kompetencje, ale jak coś z tych najważniejszych kompetencji skorzystam i później weź ty się z tego tłumacz. Znaczy nie, właśnie dzięki temu, że to też jest dla Tomasza Rząsy w pewien sposób wygodne, no bo Piotr, to ty dokonałeś tego wyboru, tak? No to dlaczego ja mam za to odpowiadać? Bo jestem na tym stanowisku, no jakby wiesz, no to teraz właściwie... Tomasz Rząsa ma teraz rok spokoju, tak się w grudniu Piotr Rutkowski wybrał mu trenera i Tomasz Rząsa się tak rozwalił na fotelu i powiedział, dobra, to jak chcesz, to sobie go później zwolni. Ja może wybiorę następnego, ale to są twoje decyzje. Nie no, zakładam, że teraz Tomasz Rząsa szuka nowego trenera, który będzie od nowego sezonu, chyba że to będzie trener, którego wszyscy znamy. No to tak szukać to ja też mogę, bo jednak John Van Den Brom w pewien sposób przyszedł przez jego kontakty. No ale jak coś, też mam numer do Macieja Skorży. No właśnie, widzisz. Wydaje mi się, że tylko ostatnie zdanie, że więcej tych decyzji jednak Tomasz Rząsa miał złych niż dobrych. I to też wystawia mu w pewien sposób świadectwo przez te 60 lat pracy. Ja jak was słucham, to tylko jedno słowo o Piotrze Rutkowskim. Tak długo jak on osobiście będzie podejmował decyzje personalne, aż tak konkretne, to nie będzie odpowiedzialności wśród jego podwładnych, tak? No bo sam siebie nie zwolni i zawsze, no nie no, panie Piotrze, to pan podjął. Ja tylko najwyżej powiedziałem, że to jest spoko. I to jest Dariusz Mioduski, co by nie mówić, wycofał się i można kogoś osądzać w tej Legii, jakieś ruchy podejmować. No i to jest jak w każdej ostatniej dyskusji o Lechu, czyli wjeżdża ten mem z tym jakimś Meksykaninem rzucającym tę kartę na stół, czyli Bogusław Leśniodorski, oni cały czas popełniają te same błędy tutaj o Rutkowskim i Karolu Klimczaku. O to chodzi. Ja bym bardzo was chciał namówić, nie wiem czy mi się to uda, żebyśmy mimo wszystko starali się odejść od rozmów o trenerach. Oni są ważni, ale nie oni są kluczem, bo zwróćcie uwagę, że sam fakt, że Lech zatrudniał trenerów najrozmaitszych, własnych wychowanków, niewłasnych, gwiazdy, nie wiem, trenerów o silnej ręce, czy też takich jak John Van Den Brom, który mi trochę Teda Lasso przypominał bardziej i tak dalej. I to nic nie daje, na dłuższą skalę nic nie daje, świadczy o tym, że nie tu jest problem. Nie tu jest problem. I jeżeli my zgodzimy się na to, żeby skupiać całą tą energię, także tę złą, która powstaje w ludziach, na trenerze, który, no, każdy trener przeżywa w Lechu ciężkie chwile, tak? Niezależnie od tego, co kto z nas i kibiców nasłających myśli o trenerze Rumaku, to ja mu naprawdę teraz nie zazdroszczę. Zresztą widzieliście po meczu z Puszczą, jak on wyglądał, tak? Skrzyża zdjęty. Każdy trener Lecha wygląda jak skrzyża zdjęty w pewnym momencie. Tylko się wtrącę, że po Puszczy w klubie panowało przeświadczenie, że Mariusz Rumak sam poda się do dymisji. No ale co to jest za... Co mamy, na co tu? Znaczy, jeżeli tak jest, to już jest chore. Tylko tyle powiem. Natomiast, albo no, przyzwyczajenie. Po prostu no już tak, nie tu jest problem. Problem jest wyżej. No, to jest to, o czym mówimy. Piotra Rutkowskiego może rzeczywiście, ja się z wami zgadzam, możemy zostawić. To jest właściciel. On w zasadzie mógłby
wlecieć raz na kiedyś i sprawdzić, jak to wszystko działa i wymagać, żeby działało. Tylko tak? On to lubi, bo ja pamiętam, jak po tej wywiadzie, kiedy ja miałem okazję stworzyć... No tak, on lubi się tam wkręcić. To jest to, on co Leszek pokazał, że sam rozmawiał z menadżerem Michała Halika. No to on to lubi. I to jest ten problem, że musiałby się naprawdę, czy musiałby naprawdę się wycofać i po prostu czasami weź i powiedzieć, jak tam chłopaki, co tam u was słychać. I bym powiedzieli, słuchajcie, no tutaj robimy takie rzeczy, będzie dobrze prezes. No to dobrze, ale... będzie dobrze, wiesz, to będzie dobrze. A jak Jacek Rutkowski reagował, czyli po prostu przyjeżdżał sobie raz na miesiąc na... No ale jak już przyjeżdżał, to się działo. Tak, każdy wiedział, że czeka się zwolnienie. Może to jest odpowiedź, może Piotr Rutkowski też się musi zestarzeć i uznać, że po co mu to. Ja też bardzo lubię piec sernik, ale nigdy mi nie wychodzi. Ja już tego nie robię. I to jakby to nie o to chodzi. Ale więc zostawiamy Piotra Rutkowskiego. Nie wiem, na ile możemy zostawić Karola Klimczaka. Tak? Też bym zostawił, szczerze mówiąc. No to zostaje nam Tomasz Rząsa. My się będziemy skupiać... Jak nie brońcie go tak na wszyscy naraz, bo naprawdę to niezręcznie się robi. Przestańcie rozrywać szaty w bronieniu Tomasza Rząsy. No ludzie, zatrzymajcie się. Bo rozmowa o tym, czy Mariusz Rumak jest lepszy, czy gorszy od Johna Van den Brome, jest szalenie interesująca, natomiast ona nie jest istotą rzeczy. Rozumiecie, bo za chwilę Mariusza Rumaka nie będzie, będzie Zdzisław Kowalski, który też za chwilę go nie będzie i znowu będziemy się kręcili w kółko. Ale wiecie, to jest... Zgadzam się, że Lech dokonuje złych decyzji, ale to nie Mariusz Rumak tych złych decyzji dokonuje. Znaczy, problem jest tego typu, bo ja zdaję sobie sprawę, że ciężko jest zwolnić kolegę. No, to prawda, a jak się go zwalnia, to potem jest niemiło. Tak? No i to jakby, to naprawdę, to mówimy o rzeczach ludzkich po prostu. Tak jest zbudowany trochę Lech Poznań, że czy dyrektor akademii jest w dobrych relacjach z panem właścicielem, czy pan szef scoutingu w bardzo dobrych relacjach jest z panem właścicielem. No i to tak jakbyśmy sobie siedzieli wszyscy razem w redakcji i kurczę, no ktoś by przyszedł nagle powiedział, nie no, to ty musisz odejść do innego działu, no to byłby niefajny chyba ten gość. Nie? No to już... Po prostu, no ja wiem, że to są rzeczy może absurdalne, które mówię, ale po prostu tak jest w życiu, że jak jest fajnie, to my chcemy, żeby było fajnie. Tylko na końcu, kurde, ktoś nie dowozi na boisku. I tu też jest, tu też do piłkarzy jakby cały czas pije, że oni faktycznie nie dowożą, ale też ci piłkarze się sami w większości nie ściągnęli. To, że tacy piłkarze, mogę wymienić kilka nazwisk, jak uważam Kwekweskiri na przykład, czy Balua dalej w tym zespole funkcjonują, oni nie powinni w tym zespole funkcjonować, czy Douglas, czy Sobiech. No a funkcjonują, tak? Bo są w porządku, są fajni, pasują do tej całej ekipy. No i potem niestety trzeba czasami trochę inaczej to budować. Może jest Selek Grilla zorganizuje, a nie drużynę piłkarską, jak się tak ale a propos Grilla... Zespół bardzo miłych ludzi. Zespół a propos Grilla, Lech Poznań to nie jest nasze spotkanie przy piwie na Międzynarodowym Dniu Dziennikarza Sportowego. No gdzie też jest miło. Gdzie jest miło. Ani w ogóle żadną towarzyską grupą, tylko to jest miejsce, w którym szef, jeżeli chce być szefem, musi zadbać, żeby to funkcjonowało. I nie jako przedsiębiorstwo, ale jako klub sportowy. Więc jeżeli to nie funkcjonuje jako instytucja sportowa, której głównym celem jest wygrywanie i odnoszenie wyników na miarę swojego potencjału, bo każdy ma inny, odwarty nie będziemy wymagali, żeby była mistrzem Polski, ale to, żeby się utrzymała, możemy wymagać, a od Lecha, więc na miarę swojego potencjału, jeżeli to nie działa, to trzeba coś z tym zrobić, trzeba podjąć decyzję i kolega, nie kolega, okej, ja to rozumiem, że to są sprawy ludzkie i trudne, ale my rozmawiamy o Piotrze Rutkowskim czy o Karolu Klimczaku, nie jako o kolegach tego czy innego człowieka, tylko jako o szefach klubu sportowego, ich celem jest doprowadzenie go do zwycięstw. I to jest to, co mają zrobić. No, ale nie, to prosty przykład. Czy inny prezes klubu sportowego w Polsce ekstraklasie postawiłby się na Mariusza Rumaka? Postawił na niego człowiek, z którym Mariusz Rumak ma najlepsze relacje. No ale no ja rozumiem, tylko że czasami może być tak, że szef... To znaczy, to trochę brzmi jak takie nepotyczne w ogóle klimaty, tak? Znaczy, szef ma zatrudnić kogoś, tak? I wypełni mu to zadanie, a nie jest jego kolegą. No, Cezary Kulesza poszedł moim zdaniem tym samym tropem w reprezentacji, po tym, że miał Santosa, z którym nie rozmawiał, Sousą, z którym nie rozmawiał, to wezmę kogoś, z kim się chociaż dobrze dogadam. Przy okazji, ale czy to są jakieś synekury, czy to jest po prostu bardzo ważna
także społecznie rola, bo kiedyś, pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że trener Lecha Poznań to po prezydencie miasta jest druga, a może nawet i przed prezydentem miasta postać w Poznaniu. Więc to nie można tego traktować w ten sposób, tak? To znaczy, to musi być najlepszy człowiek, jaki jest dostępny do wypełnienia tego zadania. Czyli mnie Dawid przekonałeś, że Piotr Rutkowski to fajny człowiek, fajny gość. Można no, nie, ja piwo, Piotr Rutkowski jest fajny gość. Ale Leszek, ja cię też zapewniam. Poznań, albo coś podobnego. Natomiast jak ja się przyjaźnię ze swoimi przyjaciółmi, nie staram się tym zainteresować innych. To jest nasza sprawa, że my się przyjaźnimy. Nie obejmujemy ważnych społecznie funkcji wspólnych. Ja tak, naprawdę lubię Piotra Rutkowskiego. Tak, Piotr Rutkowski jest bardzo fajnym człowiekiem, ja to potwierdzam. On naprawdę, jak się z nim rozmawia, ja lubię z nim rozmawiać. Pamiętasz, Radek, na dniu dziennikarza sportowego, na stuleciu WZPN-u, jak sobie siedzieliśmy, podbił, z każdym się przywitał i się śmialiśmy o trofeum, człowiek zdobyć jakieś trofeum, a prezes powiedział, no przecież Lech Cup wygraliśmy, tak? No i wiadomo, wszyscy śmiech, tak? No jakby, wiesz, no po prostu, no umiał przyjść, tak, pogadać i to zawsze, no tylko na końcu, no jak jest źle, no to trzeba reagować czasami, wiesz, to jest bolesne. Ja sobie z tego, może ja bym też nie umiał, jakby to też jest, mi się łatwo mówi, może też bym nie umiał. Weź i powiedz, nie no, Dumek. Kibice Lecha Poznań często zarzucają, no wcześniej rodzinie Rutkowski, teraz już właśnie samemu Piotrowi Rutkowskiemu, że to są w ogóle minimaliści, oni chcieliby tylko z tego klubu brać pieniądze i to nie jest prawda. To znaczy, tak. Piotr Rutkowski jest wściekły po meczach i to często widać, słychać od ludzi, którzy z nim przesiadują. To jest człowiek, który niezwykle emocjonalnie podchodzi do wyniku. Myślę, że wynika to pewnie z jakichś niespełnionych marzeń sportowych. Nie wiem, nigdy o tym nie opowiadał, ale myślę, że ma pewną obsesję zwyciężania, tylko po prostu nie ma narzędzi, być może tego nie potrafi, być może nie ma takiej osobowości do zarządzania pionem sportowym. Natomiast ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z taką osobą ze środowiska, która zwróciła mi uwagę na pewną rzecz. To znaczy, jeżeli do polskiej piłki wchodzili milionerzy, ludzie, którzy zrobili bardzo duże pieniądze w innych działkach biznesu, nie wiem, w budowlance, w hotelarstwie, w oknach, w ogrodzeniach, w czymkolwiek w innym. Jeżeli wchodzą do piłki nożnej, do polskiej piłki, to nagle uznają, że oni wszystko wiedzą o piłce. I tak jak na przykład kupiliby lokal, w którym chcą zrobić kuchnię azjatycką, to normalnie w tej kuchni by zatrudnili jakiegoś sushi mastera, jakiegoś znawcę kuchni, jakiegoś menadżera sali. A jak wchodzą do piłki, to mówią, kurde, piłka nożna, widziałem kadrę za Wójcika, później oglądałem jeszcze za Engela, przecież to nie może być takie trudne. I tu mam w ogóle numer do takich dwóch byłych piłkarzy, to jak ściągnę, to będzie hulało. I Piotr Rutkowski już się dużo nauczył na Lechu Poznań, ale widocznie nie nauczył się na tyle, żeby podejmować na tyle dużo trafnych decyzji, żeby ten jego klub był realnie spełniał swoją rolę i wypełniał swój potencjał, więc mam tutaj wrażenie, że jeżeli Lech chce zrobić krok naprzód, to Piotr Rutkowski musi posłuchać się rad być może swojego taty i przyjeżdżać sobie na mecz, wkurzyć się, nie wkurzyć, ale nie kierować tym zespołem tak, jak menadżer sali w knajpie kieruje salą. A i to poruszyłeś taką kwestię, ci powiem, bo myślę, że Piotr Rutkowski też chciałby za wszelką cenę nie tylko wygrywać, ale pokazać, że on też potrafi być równie skutecznym właścicielem tego klubu, jak jego ojciec. I też między innymi z tego powodu Nestor nie angażuje się w zasadzie w ogóle i stara się trzymać. Ja nawet kiedyś do Jacka Rutkowskiego podszedłem, mówię, może pogadamy o tym Lechu. Nie, to już zostawiam to innym. Ja to rozumiem. On naprawdę zostawia to innym. No już swoje, nawet ze czasów Amiki, to już naprawdę się nawojował, tak? I stadion sam to opisywał. Przecież nieraz mi nawet moi koledzy z redakcji z głosu opowiadali, jakie też były sytuacje między wami, między dziennikarzami w tamtych czasach, kiedy do tej fuzji dochodziło i też przecież tam było bardzo nerwowo i kilka spraw. Sam dobrze o tym wiesz. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, że plusem jeszcze Piotra Rutkowskiego jest to, że on się też bardzo dobrze zna z Maciejem Skorżą, więc to, że się bardzo dobrze zna z Mariuszem Rumakiem, to widzimy, ale tak jak na przykład uważam kibice Legii domniemali, że jak Maciej Skorża wróci może do Legii Warszawa, to ja uważam, że Maciej Skorża, jeśli miałby gdzieś wrócić, to właśnie do Lecha Poznań, bo Maciej Skorża też wie, komu najwięcej zawdzięcza w swojej piłkarskiej, trenerskiej
karierze i to jemu będziemy wziąć do Poznania, a nie na Łazienkowską. To tak od razu powiem, jak jacyś przyjemni kibice ze wschodu was słuchają. Ja za Maciejem Skorczą to przyznam już powoli nie nadążam, bo ja nie wiem gdzie, czy, gdzie i kiedy on w ogóle wróci. Bo tak troszkę gdzieś tam... Przepraszam, że tak to wrzuciłem, to zmieniłem temat. Ale... Nie, oczywiście, ale ja pamiętam, no, wychowanek Jacka Rutkowskiego i tej szkoły dawnej amikowej, Jacek Rutkowski zawsze o nim mówił, Maciej Skorza, to też takie charakterystyczne i ja się trochę dziwiłem, że on tak późno w ogóle do tego Lecha trafił. Pamiętajcie, że trener Skorza, zwany przez kibiców Lecha panem trenerem, ponieważ dwa razy to mistrzostwo zdobył i tego już nikt mu nie zabierze. No, ocie, tak? Tak, on jest taką postacią, która wymyka się klasycznym ocenom trenerskim, ponieważ on nie dokończył swojej pracy w 22 roku, tylko z przyczyn osobistych odszedł i w związku z czym nie było już takiej sytuacji, jak miała miejsce po tym mistrzostwie w roku 15, kiedy też trener Skorża się zawalił. Dokładnie tak jak wszyscy inni trenerzy Lecha. Ale on się zmienił akurat. Ale on nie był z innej gliny. Tak, ja wiem, że on się zmienił, ale on nie był ulepiony z innej gliny. To nie było tak, że przyszedł nagle golem albo jakiś cudotwórca i on jest zupełnie inny. Znaczy on tak samo został przemielony i wypluty przez Lecha Poznań jak każdy inny szkoleniowiec. Ja też chciałbym, żebym, bo ja wiem, że kibice Lecha w trenerze Skorży widzą świętego, tak? Zbawiciela. To jest Mesjasz. On nadejście Mesjasza było opisane w piśmie i on nadszedł. I on znowu nadejdzie. Myśmy doszli do takiego etapu, że w zasadzie już są zakładane kościoły konkretnych ludzi, konkretnych trenerów. To nie tak powinno funkcjonować. To wiesz, to trochę jak z tymi reklamami. Czy Mesjasz się pojawi? No. To trochę jak te reklamy gdzieś, które się wyświetlają, czyli jeden prosty trik, jak zdobyć Mistrzostwo Polski. Jak Piotrowi Rutkowskiemu taka reklama się wyświetla, on klika w to i wyskakuje profil na Transfermarkcie Macieja Skorzy. No, możemy tak się kręcić, natomiast oczekiwałbym od Lecha też, że będzie miał jakiś plan B pod tytułem. No i to jest problem. Bo... A co, jeżeli nie będzie Macieja Skorży? Znaczy, to jest bardzo możliwe, bo jest ten Rafał Janas, którego można potraktować jako forpocztę, ale nie wierzyłbym za bardzo, że Maciej Skorży do Lecha wróci. Oczywiście jest to możliwe, ale zobaczcie, bo to znowu kręcimy się wokół tego, że jest jeden człowiek, który fajnie pasuje do klubu, bo pasuje do Lecha Poznań, umie się odnaleźć w tych strukturach korporacyjnych, zna tych ludzi, oni mu odpowiadają, znają się, który prowadzi ten klub sportowo za rękę. Takich ludzi jest na świecie więcej, którzy potrafią to zrobić. Tylko może nie koniecznie na tych struktur. Trzeba się rozejrzeć, po prostu trzeba się rozejrzeć. Jest jedna ważna uwaga. Parokrotnie padło tutaj sformułowanie a propos Piotra Rutkowskiego, jego klub. Ja wiem, to jest skrót myślowy, on jest jego właścicielem. Ale na tym polega cała historia związana z Lechem Poznań, że to nie jest ani klub Piotra Rutkowskiego, ani rodziny Rutkowskich, tylko to jest pewne dobro społeczne. Bardzo mi się podobało podejście do sprawy prezesa Fariaszewskiego w Warcie, który powiedział, tak, ja jestem właścicielem, to nie jest mój klub. Ja tylko zarządzam dobrem społecznym. I to jest to, bo Jacek Rutkowski tutaj wspomniany kiedyś powiedział coś takiego, jak kiedyś zapytałem, co on w zasadzie robi w Lechu Poznań. On powiedział, ja sprzedaję emocje. I oprócz tego, że on sprzedaje emocje, że Lech sprzedaje emocje, to sprzedaje w zasadzie, nie wiem, jak to nazwać, struktury, więzi społeczne, które tutaj są. Czyli to wszystko, o czym ja powiedziałem, to, co mnie łączy z każdym człowiekiem w Wielkopolsce, tutaj, którego ja spotykam na swojej drodze, będąc w restauracji, zamawiając specjalistę do zlewu, będąc złapanym przez policję, nie wiem, idąc do kina, też pozdrawiam pana bilet, też kibice Lecha, wszędzie są kibice Lecha. Nas to łączy, tak? I Piotr Rutkowski jako właściciel tych więzi społecznych, on ma nimi zarządzać. Ludzie, tym to jest bardzo poważna rola, tak? Zarządzać tym, jak się ludzie czują, co myślą, z jakim nastawieniem wstają rano, jak wygląda ich dzień w pracy, dzień w domu, jak organizują sobie czas, wreszcie jak wydają pieniądze. Ja od czasu, jak chodzę sobie prywatnie na mecze Lecha, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, ile szmalu idzie w trakcie takiego meczu. Zwłaszcza jeżeli się idzie bez samochodu, piwko, kiełbaska, znajomi. Zauważyłem, że takiego stoiska się podchodzi kilka razy.
naprawdę, to się robią sumy, to się robią sumy trzycyfrowe, grubo trzycyfrowe, a mam znajomych w Luboniu, jeśli słucham, to pozdrawiam, to jest rodzina, która 6 karnetów kupowała, nie wiem, czy nadal kupuje, 6 karnetów. Rozumiecie, jakie to jest obciążenie dla budżetu? Ale zostawmy te pieniądze. Bardziej interesuje mnie to, jak się ludzie czują z powodu Lecha, bo oni się mogą czuć wspaniale i to naprawdę, to potrafi dodać skrzydeł, ale mogą się też czuć tak skopani i tak smaltretowani, jak, nie wiem, zaryzykuję tezę, niewiele nieszczęść w życiu jest ich w stanie tak przemienić, jak to, co się dzieje z Lechem. I tym zarządza Piotr Rutkowski. Piotrze, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, czym ty zarządzasz? Bo to jest naprawdę ważna sprawa, tak? I to nie jest kwestia trenera Rumaka, czy tam trenera Van der Broma, porażki spuszczą, czy zwycięstwa spuszczą, wszystko jedno. To jest po prostu miejsce, jakie Lech Poznań zajmuje w życiu tych ludzi. Ja wiem, że to trochę wygląda jak fanatyzm, ale ja bym tego nie wiązał z fanatyzmem, bo to nie jest tak, że ci ludzie są fanatykami. Oni po prostu mają tego Lecha jako członka rodziny swojej i dbają o niego i myślą o nim jako o osobie bliskiej w rodzinie, po prostu. I teraz ktoś im robi krzywdę temu bliskiemu w rodzinie, no to jak oni mają reagować, prawda? To są emocje, które sprzedaje, ale też kolportuje Lech Poznań, tak uważam. A wy macie w ogóle wrażenie, że Piotr Rutkowski jest jeszcze w stanie zbudować w oczach tych kibiców wiarygodność, bo to już nawet nie chodzi o to, czy ktoś go lubi, czy nie lubi, czy wierzy w to, że on ma, nie wiem, szczere i jakieś wyższe intencje, tylko chodzi o wiarygodność. Pamiętamy wszyscy różne transparenty, które wisiały, pamiętamy różne okrzyki, które były skandowane przed stadionem, czy już na stadionie, i zastanawiam się tylko, czy to jest jeszcze do odbudowy, to znaczy dajmy na to, nie wiem, rzucam monetą, bo tak wygląda mniej więcej walka o Mistrzostwo Polski, Lech sięga po tytuł i co, nagle Piotr Rutkowski jest super gościem, który buduje nam wielką przyszłość. Ja mam wrażenie, że tutaj naprawdę potrzeba też głębokich zmian w budowie wizerunku i sposobie komunikacji z kibicami, bo mam wrażenie, że cokolwiek Lech już by, i to zresztą każdy z nas usłyszał od Lecha Poznań, że teraz to nie jest czas na wywiady z prezesami, bo cokolwiek oni powiedzą, to i tak zostanie wyśmiane, już nikt im nie ufa. No i zawsze padał wtedy argument, no ale co zrobiliście, żeby ci ludzie wam zaufali, bo zawsze od Lecha też słychać wtedy, nie, to żadnymi słowami ich nie przekonamy, to tylko działaniem i wynikami. Moim zdaniem tutaj to jest bardzo duży błąd, takie podejście. Ja się zgadzam i tutaj tylko chciałem powiedzieć, że pamiętam na przykład, jak Lech Poznań chyba stawiał balon i to była bardzo ważna, cenna inwestycja, która daje bardzo dużo klubowi. Pozdrawiam Górnik Zabrze, któremu balon się zawalił rok temu i nic z tym nie zrobili. Więc takie rzeczy też się dzieją w innych klubach Ekstraklasa, w Lechu to działa. I kibice po prostu kpili z tego balonu. Tak. A to był ewidentny, no, jakiś sukces klubu, którego klub nie potrafił kompletnie sprzedać i który w oczach własnych kibiców urósł do rangi mema. I tak samo jest z tym zielonym Excelem. Z tym, że to, że Lech jest dobrze działającym przedsiębiorstwem, też powinno być częścią dumy kibiców, a nie czymś, co ich wkurwia. Ale to jest jedna rzecz. To wszystko będzie i wyjdzie na wierzch, jeśli będzie kontynuacja. Jeśli dzisiaj Lech wygrałby jakimś cudem to Mistrzostwo Polski i powtórzył jakąś dobrą drogę w europejskim pucharze, a na przykład w przyszłym sezonie nie zdobędzie mistrzostwa, ale zdobyłby Puchar Polski, to wydaje mi się, że jest w stanie wrócić ta wiarygodność też poprzez pewne zmiany w komunikacji, jeśli chodzi o takie właśnie o tym, co mówicie, i to cały czas jest do odbudowy, tylko jest problem inny, że tych szans było już naprawdę dużo. Ja pozwolę się z tym nie do końca zgodzić, znaczy częściowo się zgadzam, częściowo nie. Zgadzam się z Dawidem w tym sensie, że na szczęście mamy do czynienia ze sportem, który zawsze daje okazję do rewanżu, do odbudowania, do stworzenia czegoś na nowo. Piotrowi Rutkowskiemu także. On w każdym momencie może rozpocząć kolejnego seta i go wygrać i wygrać kolejne mecze. To na szczęście to jest sport. To nie jest życie poza sportem, które takich szans raczej nie daje. Natomiast jak jest teraz? Także okej, droga jest otwarta. W każdym momencie, w każdej sekundzie Piotr Rutkowski może wszystko zmienić. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Natomiast jak jest teraz? 22 rok, Mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań, feta na targach, ludzie skandują, oczywiście Maciej Skorża, skandują nazwiska Bartosza Salomona, Michaela Iszaka, nie ma Karola Klimczaka, nie ma Piotra Rutkowskiego. W ich mniemaniu nie oni zdobyli to Mistrzostwo Polski. To zdobył
pan trener Skorża, Mesjasz, plus jego apostołowie, którzy mimo tego, że Lech jest tak zarządzony, jak jest, wbrew temu, na przekór temu, zdobyli to Mistrzostwo Polski. W związku z czym władze Lecha nie będą utożsamiane z żadnym sukcesem tego klubu. Chyba, że tak jak powiedział Dawid, zmienią coś na tyle, żeby weszło wszystkim w krew to, że Lech jest drużyną zwycięską, a nie memiczną. I wtedy może rzeczywiście oni będą mieli taką możliwość, żeby wyjść do kibiców i tak powiedzieć, słuchajcie, widzicie? Nauczyliśmy się. Tak, wyszliśmy z tego i wtedy zwróćcie uwagę, wszystko nabierze innego kontekstu. Nawet to, te nagrania z Piotrem Rutkowskim, że on się nie podda, będą miały zupełnie inny kontekst niż mają dzisiaj. To jest wykonalne. W każdej sekundzie, w każdego dnia Lech Poznań może wszystko zmienić. Zapraszam do pracy. No, ja mam wrażenie, że a propos tej wspomnianej konferencji o Ja się nie poddam, to jest ostatni raz, gdy Piotr Rutkowski tak naprawdę realnie wyszedł i raz, że wypiął klatę do zbierania cięgów, a dwa, że powiedział, dobra, to wszystko jest w moich rękach, cokolwiek się stanie, czy to będzie coś dobrego, czy złego, to bijcie we mnie. A od dłuższego czasu jest jednak chowanie się i to pod kątem PR-owym, komunikacyjnym, sportowym, mimo że każdy z nas wie, że ostateczne decyzje podejmuje w dużej mierze Piotr Rutkowski. Tu się ale to jest ciekawe, Damian, że pod tym kątem, czy Piotr Rutkowski nie straumatyzował się po tej słynnej konferencji, która, zaznaczmy, nie była jego inicjatywą. To znaczy to wystąpienie było w dużej mierze napisane przez osobę z klubu. To jest ważne to, co ty powiedziałeś, bo rzeczywiście myślę, że on się straumatyzował. Natomiast zobacz, ty odebrałeś tę konferencję w ten sposób. Bardzo wiele osób odebrają na takiej zasadzie, nigdy stąd nie odejdę. Nie liczcie na to, tak? Bo to również można było w ten sposób. To też jest prawda. I to już nabiera zupełnie innego kontekstu. Co do wypowiedzi, mam wrażenie, że Lech Poznań też jest zmęczony. Lech Poznań rozumiany jako Piotr Rutkowski, Karol Klimczak, tymi rozmowami w tym kontekście, o którym wy mówiliście. I nie chce im się po prostu. Mimo, że to jest ich obowiązek, no już nie będziemy tego rozwijać. Po prostu też im się po ludzku nie chce. To jest raz. A dwa, niestety, i mówię to też jako osoba, która wielokrotnie takie rozmowy ekskluzywne czy z Piotrem Tkowskim, czy z Karolem Klimczakiem, już mniej, bo on to już w ogóle mnie chyba nie lubi, robiła. Powiem to, że Lech Poznań się szybko nauczył, że kiedy odzywa się mniej, kiedy władze klubu odzywają się mniej, to nabiera to większego znaczenia i wartości, w związku z czym on może rozdawać te rozmowy jako marchewki. W tej rundzie, w tym okienku porozmawiamy sobie z tym dziennikarzem, a w tamtym z tamtym dziennikarzem, a reszta won. Tak? I to... Pamiętam, wiesz co, był taki uroczy czas, gdy Lech, kurczę, nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale to był jeden ze złych okresów Lecha Poznań, więc jest tu cała talia do wyborów, w których to był okres. I pamiętam, że Piotr Rutkowski wystąpił, to było takie zaskakujące, na takim długim wywiadzie u Romana Kołtonia na Prawdzie Futbolu. I każdy z kibiców widziałem po reakcjach w mediach społecznościowych, o, będzie musiał się wytłumaczyć, może wyjaśni, dlaczego tak źle poszło. A ostatecznie rozmowa zeszła na tory opowiadania, dlaczego Lech Poznań może być polskim Ajaxem Amsterdam i jak świetnie przeprowadza wychowanków do pierwszej drużyny i sprzedaje ich na zachód. Tak jest, o tym chcieli posłuchać kibice. No nie było, było to bezpieczne po prostu. Lech wybiera bezpieczne rozwiązania, tak samo jak wybiera je w budowaniu swojej warstwy sportowej, tak? Czyli no tak na takim, nie za wysokim biegu, żeby nie było, znaczy Lech wie, że każde słowo wypowiedziane przez Piotra Rutkowskiego i Karola Klimczaka jest analizowane potem co do ostatniej literki. Ale to co, lepsza byłaby obojętność? Nie, dokładnie odwrotnie. Moim zdaniem Lech powinien mówić często, gęsto, do bólu i cały czas. Ale Radek, nie reglamentować rozmów. Na swoje uszy słyszeliśmy od Lecha Poznań, że my nie będziemy jak Leśniodorski, że przychodzą i podklejają gumę pod stół konferencyjny i że próbują przy każdej okazji wbić komuś szpileczkę. Przecież Lech zakomunikował to nam, nie wiem, z 10 lat temu i to pamiętam, że Karol Klimczak to powiedział, nie będziemy jak Leśniodorski. Tak, ale nie każdy Ostrzewskiego.
kiedy on w każdym momencie pokomunikuje na Twitterze, co się dzieje, i to jest w pewien sposób analizowane przez media i dzięki temu o Rakowie się mówi, jeśli my mówimy o jakiejś medialności, ale też uważam, że powinien o tym myśleć, bo potem to, co się dzieje, że o Lechu się nie mówi ani nie pisze i to też jest, to tak? Też o tym trzeba pamiętać, a nie, że my jesteśmy zajebiście wielcy, bo w Poznaniu nikt nam nie podskoczy, no ale to trzeba spojrzeć trochę za A2 i za ostatnią bramkę przy Kolinie. Dawid świetnie trafił, zobaczcie, Michał Świerczewski też jest osobą w podobnej sytuacji, trochę jak Piotr Rutkowski, tak? Właściciel, też możemy go oceniać za wiele ruchów. Też lubi w to wejść wszystko. A lubi w to wejść bardzo mocno, ale jednak ma zupełnie inną ocenę i jego zupełnie inaczej do niego podchodzi. Moim zdaniem Lech Poznań, tutaj od Świerczewskiego może się niejednego nauczyć, ale też moim zdaniem generalnie Lech Poznań, trochę jak tak słucham was, zlekceważył kwestie narracyjne wokół klubu. Ale oczywiście, no, tego coraz mniej się dzisiaj lekceważy. Ja widzę, jak Widzew pracuje nad odpowiednią narracją. Oni wiedzieli, że nie są w stanie powtórzyć tego meczu z Wisłą, ale wiedzieli, że to im pomoże narracyjnie. Ale i to probierz 11 wywiadów udziela, nie po to, że lubi udzielać 11 wywiadów, tylko że chce mieć kontrolę nad narracją. Lech latem potrzebuje również nowego otwarcia narracyjnego, a nie tylko sportowego, bo ma co sprzedać narracyjnie, a kompletnie nie potrafi tego robić i to go w konkretny, bezpośredni sposób rani. Leszku, powiem tak, no tusze, tak, oczywiście tak jest. Zwróćmy uwagę chociażby na rozegranie sprawy w europejskich pucharach przez Legię z Alkmaar. Albo i równocześne zestawienie tego, nie wiem, z problemami, które tam kiedyś Lech miał z zamykaniem stadionu. Jak było rozgrywane jedno, jak było rozgrywane drugie. Narracja tego typu odpowiednio prowadzona pozwala wyprowadzić sztandar i doprowadzić do sytuacji, w której po prostu wszyscy nam albo współczują, albo są z nami. Narrację, tak? Tak, oni są. Tak, Lech tego nie robi. Lech jest jakby ponad to, nie chce wchodzić. Znaczy, Lech nie rozumie, że mecze wygrywa się nie tylko na boisku. Tak, że ligę wygrywa się nie tylko na boisku, że wygrywa się ją również tutaj. To jest to, co ja kiedyś mówiłem, co José Mourinho często powtarzał, tak? Jaki koniec meczu? Mecz się nie skończył, jeszcze jest konferencja prasowa. Mecz się nigdy nie kończy i cały czas to wszystko trwa. I w zasadzie tylko, że to Lechowi wybija, Lecha wybija z tego, w czym on cały czas tkwi, czyli tej strefy komfortu, że on będzie musiał wyjść, musiał coś powiedzieć, będą odpowiedzi, komentarze, analizy, znowu coś. No to dobrze. No tak na tym to polega. Ja już nie wspomnę o tym, że nie będzie mógł wtedy rozdawać tych rozmów. Ja sam byłem tym dziennikarzem i wiem, że ja musiałem o takie rozmowy zabiegać. Musiałem je robić, bo czytelnik tego oczekuje. Nie jest to proste i czułem się po prostu... No naprawdę, to jest też, szanujmy się nawzajem, tak? Ja rozumiem, że ktoś nie chce rozmawiać, nie ma takiego obowiązku, chociaż wydaje mi się, że akurat jeżeli się zarządza dużą społecznością ludzi, to raczej należy to traktować jako obowiązek. Ale żeby się prosić o to, żeby władze klubu wyjaśniły, o co im do diabła chodzi, a one sobie i tak wybiorą kogoś, w którym... No wybiorą, po prostu. I to jest ich decyzja, to nie tak to powinno wyglądać. To jest po prostu demoralizujące to, co Lech robi. I Dawid, bardzo ci współczuję i wszystkim dziennikarzom, że wy znowu będziecie musieli łazić za prezesem Rutkowskim i Karolem Klimczakiem i prosić, żeby takiej rozmowy udzielił. Komuś z was. Wycofał i jakby nie udziela tych rozmów. No ja będę się starał, bo też no jakkolwiek nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale powiedzmy, reprezentując meczyki, mamy też dzisiaj zasięgowo coś, co Lechowi się w pewien sposób podoba, że jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszego grona i to też jest moją w pewien sposób drobną przewagą w tym momencie i to, co ty powiedziałeś, Radek, że to jest takie łączenie trochę tego środowiska poznańskiego z tym warszawskim, tak to ujmę, ale no ja co do puenty się jakby zgadzam, bo to nie powinno być tak, że jeśli Maciej Glejman będzie chciał porozmawiać, to jak najbardziej powinien porozmawiać i też powinien zostać uszanowany. Jest niemoralne. To, co Lech robi, jest niemoralne i mówię to z całą stanowczością. I jednym z powodów, dla których ja odszedłem też z tego zawodu, było zachowanie Lecha Poznań na wielu płaszczyznach. Straszne z nich wronki czasem wychodzą. Ale zobaczcie. Jutro tam jadę. Do tego, co Dawid powiedział, Michał Świerczewski jest jeszcze bardziej niedostępną osobą i trudniejszą do umówienia na wywiad. A nie ma raczej poczucia, że to jest gość z wysokiego zamku, który jest niedostępny. Nie ma takiej. Też musimy rozróżnić, jakby Raków, który chce wejść po tych szczeblach, ale już trochę na pewnym poziomie jest, bo dzisiaj ciężko zostawić Raków i Lech
bo Raków chce być tam, gdzie jest Lech pod tym kątem wielkości klubu, ale sportowo już jest nawet może w ostatnich latach na pewno wyżej niż Lech. I to jest ale ja to rozumiem, Lech, że... Sobie z tego sprawę, że sportowo Lech dzisiaj przegrywa z Rakowem Częstochowa, no który właśnie. W ostatnich trzech latach zrobił 3 trofea, tak? 2 razy puchar, raz mistrz, faza grupowa Ligi Europy, no ale Lech potrzebuje na to ilu? 10, 15 lat, tak? 3 mistrzostwa bez pucharu. No dobra, no jest puchar 2-9, no ale to już są tak zamieszkłe czasy, że... Ale wiesz, ja też sobie teraz wszedłem na Twittera Michała Świerczewskiego, którego 3 ostatnie tweety wokół Dawida Szwargi, czyli czy będzie zwolniony i tak dalej, 3 tweety wygenerowały łącznie 1,5 miliona zasięgu, gdzie wciąż mówimy o bańce twitterowej, która jest na rynku polskim ograniczona. Ludzi to grzeje, a Lech Poznań od niedzieli do dziś właśnie żyje tym, czy kibice Lecha Poznań żyją tym, czy Mariusz Romak zostanie zwolniony. Bo Lech tak nie jest. Lech siedzi w swoim zamku, założył ręce pod pachę i mówi, ciekawe, czy zwolnimy, tacy mocni jesteście. Komunikacja z kibicami jest żadna. To znaczy kibice komunikacja z kibicami to jest jedno, Damian, ale druga rzecz, równie ważna to jest to, co powiedział Leszek, czyli prowadzenie narracji, za którą też klub odpowiada. To jest jego mecz do rozegrania. On też go musi wygrać, bo to mu się potem przydaje. I ja rozumiem, że Piotr Rutkowski, Karol Klimczak są prezesami dużego klubu, mogą być z tego dumni, mogą tak głowę nosić, ale też niech sprostają tego temu zadaniu na wielu płaszczyznach. Żeby rzeczywiście, bo oni Lecha Poznań jako klub dumny, wielki i sukcesami dostali w spadku. Oni go nie zbudowali w tym sensie, że nie wypracowali tej jego marki. Oni tą markę podtrzymują, to jest ich zadanie. Oni mają utrzymać Lecha na tym poziomie zaangażowania emocjonalnego u ludzi, na jakim on od wielu dziesięcioleci jest. Czyli mówiąc krótko, mają tego nie schrzanić. I jakby ja rozumiem, że to buduje w ludziach poczucie, że my nie będziemy teraz biegać po Twitterach i gdzieś tam się wdawać w jakieś pyskówki. Nie o to chodzi, żeby się wdawać w pyskówki, tylko chodzi o to, żeby rozmawiać z ludźmi w ten sposób, żeby przedstawiać im swój punkt widzenia i może nawet powiem brutalnie, prowadzić narrację w tym kierunku, w którym odpowiada to klubowi Poznań. A nie potem zamywać ręce, że ta opowieść jest budowana poza nimi. A jest ja mam przykład taki, że w pewnym momencie jakby Lech zarząd wyszedł i powiedział, jak to dokładnie się stało, że Mariusz Rumak został trenerem. To by było na korzyść Lecha, gdyby oni sami z tym wyszli i transparentnie pokazali, jakie argumenty powiedzieli, co i jak. Przyznali się w ten sposób do błędu, ale żeby to od nich wyszło, a nie od kogoś. No tak, tak. I wiesz, ja też się zgadzam, że to nie chodzi o to, żeby nie wiem, Piotr Rutkowski na Twitterze z Kewolem wyzywał się co poniedziałek. A tu Kewol, słuchajcie, zapalę światło, tylko przepraszam. Śmiało, ale no, ja też sobie nie wyobrażam, że nie wiem, Karol Klimczak będzie recenzował odcinki Wronickiego Szańca, które też jest wielkim. Tak, Damian, świetnie ale, powiedziałeś. Wiesz, chodzi mi tylko o to, żeby faktycznie strategiczne i kluczowe decyzje były jasno i klarownie wytłumaczone kibicom, dlaczego tak zostały podjęte, a jeżeli Lech ma coś do przeforsowania, na przykład jeżeli Lech by wyszedł i powiedział szczerze, słuchajcie, będziemy co sezon w top 3 i raz na 3 lata zagramy w Lidze Europy, a poza tym co roku będziemy dokładać coś we Wronkach, coś na stadionie, coś w strukturach. Jeżeli Lech określiłby się jasno, to wiadomo, że część kibiców się wkurzy, ale przynajmniej mamy ogląd na to, jak ci ludzie chcą budować ten klub. A na ten moment nie wiemy. Nie wiemy, czy oni są wkurzeni. To znaczy my wiemy, bo tam obserwujemy, mijamy się gdzieś na korytarzach. Ale czy ten, nie wiem, biedny kibic z czwórki, on wychodzi z tego stadionu, cały buzuje po jakimś, nie wiem, 1-2 spuszczą, przyjechał tyle kilometrów do Krakowa, wkurza się i on nie wie, czy ta osoba, która rządzi tym klubem, też jest wkurzona. Ale pamiętasz to, co ty mówiłeś, że Lech Poznań w pewnym momencie stwierdził, że rozmowy nie mają sensu, wypowiedzi nie mają sensu, tylko wyniki. Tylko wynikiem to odzyskamy. Przecież to nie jest prawda. To jest zupełna nieprawda. Tak naprawdę to, co działać może na korzyść Lecha, to nie są tylko wyniki, które raz są, raz ich nie ma, częściej nie ma. Są doraźne, nieprzewidywalne, poza kontrolą. Lech może mieć także narzędzia, które są pod jego kontrolą i używać tego narzędzia. Ja nie mam kota?
Tak się, bo teraz u Leszka przyszedł kot. Tak się, przepraszam, Radku, że się wtrąciłem. U ciebie chodzi kot? Nie, nie, jeżeli chodzi o koty, jeżeli chodzi o koty, możesz wtrącać, kiedy chcesz, co chcesz. Nie ma kota. Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć i już oddaję głos też, bo bardzo tutaj Radek ciekawie to diagnozuje. Widać, że dawno nie miałeś okazji tak przekazać. Radek się musi wyżej publicystycznie. Bo ja powiem ci, ja też na przykład czasami, jak co tydzień mamy format Poznań kontra Warszawa, to mam wrażenie, że ja jedyny jakby... Mówię to, co Lech chce trochę przekazać, bo próbuję się dowiedzieć, co Lech chce przekazać i dlatego w pewien sposób to przekazuję. A zobaczcie, wracając do Michała Świerczewskiego. Michał Świerczewski wrzuca tweeta i jest koniec dyskusji. Możemy dyskutować, czy zrobił dobrze, czy źle. A nie, nie dyskutujemy, czy... Bo teraz jak była ta sytuacja, że trener Rumak jest zwolniony, co się okazało jakby totalnie, że spodał się dymisji, co się okazało totalną nieprawdą i dopóki ty, Damian, nie zacząłeś za tym chodzić, ja nie zacząłem o tym chodzić od rana, wystarczyłoby, okej, okay, może Maciek Henschel też nie miał pełnej wiedzy tutaj, jakby nie chce jego chodzić kompetencji, bo i tak on tutaj dużo, dużo odpowiada za tą komunikację i komunikuje. Jakby ktoś napisał, nie wiem, nawet tweeta rano, panowie, Mariusz Rumak prowadzi Lecha Poznań, nie ma tematu, ja bym musiał powiedzieć, dobra, spokojnie, robimy sobie program o 15, dyskutujemy o tym. A masz kalendarium, takie pod tytułem, masz kalendarium, w niedzielę Mariusz Rumak podał się do dymisji, w poniedziałek my się dowiadujemy, że jednak nie, że tylko na spotkaniu komunikacyjnym doszło do przekazania informacji od Piotra Rutkowskiego, że jednak nie, chyba że się poda we wtorek do dymisji na pionie sportowym, więc kibice czekają do wtorku, czy Mariusz Rumak poda się do dymisji. Lech wychodzi na trening o 17 we wtorek i tak jak powiedziałeś, Dawid Farma mówi, zostaje. Skąd wiesz? Bo się tego dowiedzieliśmy. No tak, a Lech mówi, no... Znaczy nie, no fajnie, jakby to... Dobra, to ja sobie piątkę zbiję, możemy sobie piątkę zbić. Dowiedzieliśmy, jakby o to chodzi też w tej robocie, jakby żeby się też i napisać fajny tekst, tak, bo to już na początku było pytanie o to, że zmieniamy... Ja naprawdę muszę wam powiedzieć, że nabrałem świetnej wprawy w takim pisaniu tekstów i co Lechowi, czemu nie wychodzi. No po prostu siadam, piszę to w pół godziny i kurczę, no to jest najłatwiejsza robota na świecie, no. Tylko no, jakby to nie o to chodzi, nie? Bo tu... Słuchajcie, to nie jest konklawe Lech Poznań, żebyśmy czekali na ten biały dym i nie wiedzieli, co tam się dzieje. A może Lech to lubi? Ja wiem, że Lech to lubi. Ich to podejrzewam kręci, że dziennikarze wyzwaniają, że się ścigają, że ten chce podać, tamten źle podał, a ten dobrze, a to, że tak samo jest z transferami. Ale źle podał, to jest, uważam, to jest tutaj, to jest źle wpływa na Lecha, bo huśtawka na strój została rozbujana i znowu Lech na tym wyszedł najgorzej, bo nie zwolnił, a miał zwolnić, bo już przecież go nie było przed chwilą. Wszystkie media to przepisały, tak? Nawet u nas była ta informacja. To prawda. Ja stałem, jak Lech... mówię, ty, co jest? Lech generuje też pewną pogoń za newsem i wydaje mi się, że ma z tego dziką satysfakcję, że takie rzeczy się dzieją. Że takie rzeczy się dzieją, bo to jakby, zwłaszcza na przykład w okresie letnim, jest pewnego rodzaju taką zastępczą ligą, tak? Rozgrywa się własną ligę transferową, na przykład na newsy transferowe, która w tym okresie jałowym no, daje kibicom jakąś rozrywkę, ale też trochę odsuwa. Słuchajcie, no Adriel Baluła, naprawdę też się nim podniecałem, no. Po co? Ja przypomniałem rozrywkę przy transferze Michała Halika, ależ to była rozrywka, ta saga, że no my bardzo strasznie rozerwałem i co z tego, tak? Więc jakby nie wykluczam, że Lecha to kręci, natomiast nie powinno, bo jakby nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby Lech spuścił psy, tylko chodzi o to, żeby on cały czas zrozumiał, w którymś momencie zrozumiał, że jest ważny dla ludzi w każdym aspekcie, także w tym aspekcie komunikacyjnym, narracyjnym, tego, co mówi, dlaczego nie mówi. To jest, słuchajcie, no powiem tak, nie wiem, użyję takiego porównania. Jeżeli się kogoś kocha i ten ktoś się do ciebie nie odzywa, to jest naprawdę sytuacja nie do zniesienia. Ja się kibicom nie dziwię, że oni się chwytają wszystkiego, żeby cokolwiek usłyszeć. Ładnie to mówiłeś. Więc no, naprawdę pod tym względem uważam, że Lech jest w przedszkolu. Znaczy inaczej. Piaskownica to, co oni robią. Też dało się wyczuć w tym momencie, po meczu z Puszczą, jeszcze też z tej relacji, które gdzieś tam osoby, które były, widziały, że Mariusz Rumak jest no zdruzgotany, tak? Że to jest możliwe, że on faktycznie zaraz wejdzie, ja to wszystko w tamtym momencie.
Ale to właśnie w tym momencie wydaje mi się, że klub, ale to jest, ja mu nie jestem ekspertem od komunikacji, powinien powiedzieć, panowie, sytuacja jest bardzo zła, Mariusz ma przygotowuje zespół do kolejnego meczu i po prostu przecinasz temat. I my dzisiaj sobie siadamy, dyskutujemy, czy to jest decyzja dobra, czy zła, czy trzeba było zwolnić, czy trzeba było wcześniej, czy zatrudnić i tylko tyle. A nie o tym, czy w ogóle mamy... Ja to jest takie trudne. Piłkarze też nie są osobami, które cały czas korzystają z Nokii 3 czy 10 i telegazety, też mają internet i w poniedziałek, gdy powstał ten chaos komunikacyjny, to przypuszczam, że na WhatsAppowej grupie piłkarzy Lecha też trwała taka konsternacja. I Mariusz Rumak do dzisiaj mi mogło tak być. Mogło tak być. I ja wiem, że Lech podchodzi do tego w ten sposób, że tak, no ta cała rozwścieczona grupa kibiców, oni chcą, żebyśmy im rzucili tego Mariusza Rumaka, tak jak w ogniem mieczem się rzucało tych kozaków tam na te piki na Siczy. I oni chcą, żeby to zrobić. W związku z czym lepiej się nie odzywajmy. Nie szkodzi. To, co chcą kibice, że oni chcą rozerwać tego na strzępy, tamtego na kawałki, nie szkodzi. Lech po prostu ma prowadzić swoją opowieść na ten temat i nie wydawać nikogo na żer, na pożarcie. No Maciej potem wychodzi na pożarcie. No, tak? Nie zasłaniać parasolem, tylko prowadzić swoją opowieść. Ona musi być od początku do końca zaplanowana i należy ją realizować. A słuchajcie, to, kibice o tym powiedzą, to niech kibice sobie powiedzą, natomiast jakby Lech, jeżeli jakieś decyzje podejmuje, to musi też umieć te decyzje sprzedać, przedstawić, uargumentować i obronić. A słuchajcie, a może my po prostu przesadzamy. 4 punkty straty do lidera, 30 tysięcy na Pogoni, ponad 30 tysięcy na Krakowi, zaraz będzie komplet na Legii. I o co w sumie wam chodzi? No ja o tym mówiłem. Może my za dużo wymagamy jako środowisko. Może trzeba się pogodzić z tym, że Legia jest klubem, który wygrywa mistrzostwo raz kiedyś i tyle. I na to stać ten klub. I nic więcej. I nie ja tutaj jestem po to, żeby powiedzieć, że nie musicie wymagać. Ale ja też tak uważam, bo jeśli zazdrościć warunków. Jeśli Puchar Polski zdobywa. Dawid Arka. Nie miał jak dać emotikonka do tej wypowiedzi. Tak. Ja tego emotikonka widziałem. W związku z czym nie musimy zaprzeczać. Panowie, cały czas rozmawiamy o tym sezonie. Mniejsze o ten sezon. Ja wiem, że teraz walczymy o Mistrzostwo Polski, Lech walczy, tak? Teraz. Ale my się zebraliśmy się, żeby porozmawiać o Lechu Poznań, nie Lechu Poznań 24, tylko Lechu Poznań jako takim. Ja to tak odebrałem. W związku z czym ta rozmowa jest szersza niż ten sezon i najbliższe mecze i to, czy Lech będzie mistrzem, czy nie będzie. To mistrzostwo nic nie zmienia. Wszystko jest do... Ja uwielbiam tę anegdotę, jak Radek oglądałeś w Meksyku finał Pucharu Polski Lech Arka i w którejś tam minucie ci Meksykanie mówią, przycizaki nic nie grają. Boże, słuchajcie, to był mój największy wstyd, bo ja wtedy rzeczywiście może na swoje szczęście nie byłem na stadionie na tym meczu, tylko byłem w Meksyku i odpaliłem to na tym laptopie, że przyszli Meksykanie, co tam, kto tam, no to im tłumaczę, wielki Lech Poznań, faworyt absolutny i malutka Arka. I oni ze mną to oglądali niestety, nie? I jeszcze mówią, ci w żółtych nic nie umieją. Ja mówię, no wiem, dlatego trzeba ich ograć. No. Także nie zapomnę tego Lechowi, także tego, że ja musiałem się Meksykanom tłumaczyć, jak można było przegrać ten mecz. Ale to przecież wielokrotnie mamy to samo gdzieś, nie wiem, jadąc na święta, czy nawet spotykając gdzieś ludzi na ulicy i zawsze uwielbiam te spotkania z kibicami w tych złych okresach Lecha Poznań, gdy ten kibic się tak zapiera pod boki, mówi, no i panie redaktorze, co z tym Lechem? I ty musisz wtedy grać tego, który wie, co z tym Lechem, a tak naprawdę w wielu aspektach to jest niewytłumaczalne. No, na przykład, gdy zimą gdzieś przy świętach trzeba było tłumaczyć, ale co oni z tym Rumakiem wymyślili? No to nie jesteś w stanie wpaść na jakiś sensowny pomysł, co oni z tym Rumakiem wymyślili. No to jest tak, nie jest rozmowa na minutę, nie? To byś musiał naprawdę tak, jak tutaj... Tak. Pytasz go, czy ma gdzieś w aucie takie krzesełko rybackie i sobie pan dwa wyciągnie i sobie posiedzimy. Ja będę wysyłał tę debatę. Jak ktoś mi się zapyta, co z tym Lechem, masz link, człowieku, to posłuchaj. To jest prawda. Nic mądrzejszego nie powiem. To jest prawda, jakby cię ktoś zapytał, czy ludzkość przetrwa albo coś takiego, no to nie jest rozmowa na stację benzynową. Aczkolwiek jest pytanie, co z tym Lechem, to jest poznański dzień dobry, tak? Tak, ci ludzie witają. Lepiej bym tego nie ujął. I Janusz Basałaj, który też bardzo lubi Lecha Poznań, no właściwie dzwoni do mnie bardzo często i zadaje mi też to samo pytanie, co tam się dzieje? Ja przez jakieś 5 do 8 minut tu mówię, że ten nie gra teraz, bo to... A na końcu to się wszystko sprowadza do takiej dyskusji,
wiadomo, jak regularnie rozmawiasz, to jeszcze możesz pewne rzeczy wytłumaczyć, dlaczego nie potrafili przykryć Kraciuna, który ma najwięcej goli przy stałych fragmentach. Czy też to trudno wytłumaczyć tak logicznie i już tak detalicznie wchodząc, bo jakby też chciałbym, żebyśmy, może ja się teraz zabawię w rolę prowadzącego, odnieśli się do tego, co się w tym momencie dzieje, jak ta drużyna wygląda, bo to jest dla mnie jak najbardziej... zbieranina, bezładna zbieranina ludzi, którzy pierwszy raz... Ja tego widzą. Naprawdę mi jest to trudno wytłumaczyć, muszę przyznać. Zobaczmy ten mecz z Pogonią wygrany. Przecież naprawdę Lech miał mnóstwo szczęścia i wygrał, Pogoń. No bo wygrał, a nie Raku. Było tam za wiele zespołowości. Nada. Co tam jeszcze? Puszcza, tak? No. Już się wystraszyłem, że naprawdę chcesz, żebyśmy zaczęli ten mecz, ale na szczęście nie. Tak. No co mam wam powiedzieć? No tak, powiem tak. Tak, zbieranina. Nie ma tej drużyny i... Jeszcze wiecie, jak ja słyszę, jak Mariusz Romak mówi, z tyłu to wygląda dobrze, bo tych wszystkich zawodników, którzy są przewidziani do grania, mam zdrowych i oni nie wypadają, ale z przodu co chwilę ktoś się zmienia. Cholera jasna. Jeżeli wystawiasz na puszczę Niepołomice 6 zawodników pod tytułem Murawski, Karlström, Welde, Balua, Souza i Iszak, to myślę, że jest kilka klubów w tej lidze, które zazdroszczą ci takiej szóstki. To znaczy, chętnie przyjęłyby taki zestaw. Ja wam coś powiem. To jest tak, jak Mariusz Rumak mówi, że ma już wszystkich zdrowych i że to jest super i sukces i tak dalej, to mi się przypomina ta historia, o której Bryson kiedyś pisał o Australii, jak jednego faceta ukąsił tam wąż i Australijczycy mówili, że ale na szczęście już jest wszystko okej, bo już odzyskał przytomność, otworzył oczy i już nie musi się odżywać przez słomkę. No to wielki sukces, tak? To jakby my doszliśmy do takiego etapu, w którym to, że ta kadra jest wystarczająca na mecz, jest sukcesem. Ja nie wiem, jak wytłumaczyć to, że Lech nie ma dostatecznie szerokiej kadry, która by uwzględniała tego typu okoliczności. Bo ja wiem, jakie usłyszymy tłumaczenia, tak? Że za dużo piłkarzy, potem trzeba z nimi coś zrobić, że coś nie gra. Do sezonu mistrzowskiego, Radek, jakoś wtedy było za dużo piłkarzy i dopalono tę kadrę. Bo Maciej Skorża tak, kto zadzwonił do Kownackiego? Kto zadzwonił do Kędziory? No Welde, okej, Welde to jest dział scoutingu, no to fajnie, ściągnęli, bo wiedzieli, że Kamyk odchodzi, dostali już dyszkę za Kamyka, już wiedzieli. No ale teraz nie wiedzą, że Welde odejdzie. No kurczę, okej, ja rozumiałem na początku tę narrację, wszyscy są zdrowi, Mariusz mówi, że jest okej, no John też mówił, że jest okej. No ale jak ci się tak, pierwszy sparing wypada napastnik, drugi sparing wypada napastnik, Souza wypada tam z dyskiem, z czymkolwiek, tam wypada kolejny, piąty, dziesiąty. Nie, no przecież jest dziuba, nie? No chyba da radę, no i nie daje rady, tak? Nie, no jest Douglas, który, no dwa mistrzostwa ma Douglas, tak? No panowie, kiedyś grał w Championship, kiedyś Barry Douglas grał w Championship. Czterech błędów, bo tu wszystko, co się zgadza, co radę. Ale jeżeli będziemy Lecha traktowali jak przedsiębiorstwo, tak jak to przy Bułgarskiej lubią go czasem potraktować, to w momencie, kiedy w takim przedsiębiorstwie byłoby ileś osób na L4, to ty przerwiesz produkcję? Czy jednak zabezpieczy się na taką sytuację? Prawda, bardzo fajne. No Goli Zadek też jest przykładem, że pamiętam, jak on wrócił, dali mu też, nie no dobra, niech wróci sobie spokojnie, dali go na zmianę w Białymstoku i to była jedna z bardziej kuriozalnych zmian, to Alamati Żukowski, na pewno pamiętacie w meczu Widzewem, tym 2-0, tak? No to była taka zmiana, wiesz, no to wtedy mówisz, ty, dobra, to gość, kurczę, bańkę 800 kosztował, ale on mi nie pomoże teraz, to ja bym przyszedł powiedział, panowie, tu takim, to ja tutaj nic nie zrobię, nie? Nie, no daj spokój, przecież co ci zaraz tydzień ci odpali, tam przyjedzie jakiś Śląsk. No i potem tak jest, że to tydzień, dwa się okazuje, że dostajesz zaraz papę od Pogoni, a nawet to był dobry mecz Lecha, jak tak sobie jeszcze analizuję. No ale dostajesz papę ostatecznie, klasyczną mokrą szmatę, jak to się mówi w Poznaniu, w najgorszym możliwym momencie, w najgorszym możliwym scenariuszu, jedziesz, poprawiają ci na Rakowie i już drużyny nie ma. Też ta konstrukcja mentalna piłkarzy jest po prostu... na tak niskim poziomie obecnie, ale no to jest szereg rzeczy cieplarniane. Ja bym was prosił, bo wywołałeś piłkarze też, Damian, ty to też świetnie powiedziałeś u nas o tych właśnie cieplarnianych warunkach, że się jest za kogo schować, że jest trener. Tak. Nie, jeszcze a propos tego zimowego okna, to tak z kulisów, jak siedzieliśmy w Belek, gdy Lech robił Media Day, każdy
tam z kilku dziennikarzy zrobił te swoje rozmowy i później jeszcze trener Rumak zaprosił nas na taką rozmowę, taką otwartą, żeby też wysłuchać głosu ludu i siedzieliśmy sobie na tarasie tego hotelu, w którym był Lech i przechadzał się gdzieś, podszedł na chwilę Piotr Rutkowski i tak zapytaliśmy, czy jakieś transfery też do Lecha się szykują, a trener Rumak tak wszedł i mówi, panowie, musielibyście przyjść na zajęcia, taka jakość, taka kadra, nikogo właśnie nie potrzebujemy. I Piotr Rutkowski podłapał też tę narrację i już wtedy było jasne, bo chwilę wcześniej robiłem rozmowę z Mariuszem Rumakiem i powiedział, że na ten moment decyzja jest taka, że nikogo nie biorą. Ale tam jest pytanie, kto podłapał czyją narrację w tej sytuacji? No nie, jeszcze jedna sprawa. Mariusz Rumak 5 lat nie trenował zespołu na poziomie nawet ekstraklasy, to więcej, to chyba z 8. To tyle, co ostatnio to Kuba kiedyś mówił, że tyle to Tomasz Tułacz trenuje, co on nie trenował w ekstraklasie. Ty, jak zobaczysz tą kadrę z 2013-2014, to ja bym tak samo powiedział. No tak, bo tam miałeś Szymona Drewniaka, Darka Fornela. Ale nie dali kozaków, to tym, no to jest tak samo jak, nie wiem, jeździsz Fordem Focusem i nagle dostajesz Opla Insignia 2018. Mówisz, ty, to jest różnica, no ale się okazuje, że teraz też przyjeżdża Mercedesem, no i mówi, że też jest duża różnica, no. Bo ubezpieczenie kosztuje, ale trzeba je mieć, bo potem kiedy dojdzie do pożaru, no to ponosisz tego konsekwencje, a rozbudowana kadra, droga w utrzymaniu, to jest polisa ubezpieczeniowa. Ale zobacz, Radziu, to lepiej jest, bo dzisiaj nie dołożyłeś, to potem będziesz przepłacić dwa razy na przykład. Bo to jest też, uważam, w Lechu największy problem. Czasami przeoszczędzisz, gdzie zdobyłbyś Mistrzostwo Polski, to jest 26-27 milionów złotych, nie mówiąc o Pucharze Polski, to tylko piątka, awans do europejskich pucharów pewny, bo wtedy przez praktycznie Ligę Europy masz, na, no w jeden, dwóch mecz masz Ligę Europy, no to zobacz, że inwestujesz, nie wiem, jeszcze inwestujesz, okej, dużo zainwestowano, nawet jak na Lecha w tej rundzie, inwestujesz jeszcze i masz, minimalizujesz to ryzyko. Ale a teraz zobacz, Dawid, i możesz przegrać wszystko i dołożyć jeszcze więcej. Zobacz, Dawid, Lech latem wydał mnóstwo kasy, nawet nie tylko tak, jak na siebie. Ali Golizadeh, gigantyczny transfer w skali ligi. I to nie wyszło, nie wydał zimą w ogóle i też nie wyszło. Dwa skrajne okienka, oba tak samo nieudane. Ja chciałem wywołać, Dawid, temat Aliego Golizadeha. Wiem, że on na pewno jest bardzo ważny w Poznaniu, ale całą Polskę zastanawia, jak można tak źle wydać prawie 2 miliony euro. Jak to jest w ogóle możliwe? To w Polsce się wydaje pieniądze gorzej, także... No ja wiem, bo oglądam też Raków Częstochowa, jak wydają 500 000 na czwartego bramkarza, Sachinowicza, to jest rzeczywiście interesujące. Ale to on jest potencjał, powiedzmy. Ale słuchaj... Golizadek ma 28 lat. Ja byłem, tylko powiem jedną rzecz, byłem wczoraj, czy tam na dniach, w Narodowym Centrum Pieniądza i tam leży 12-kilowa sztabka, 12 kilo sztabka, która warta jest 3700. Jeden z kibiców mi napisał na Instagramie, to podnieś sobie Golizadeha, będziesz miał w rękach bańkę 800 euro. Więc bo naprawdę była ciężka ta sztabka i trochę tak do tego podszedłem, że trochę nie ma co na to patrzeć, bo na końcu kawałek, okej, złota w tym momencie wart jest 3700, nie? A był też tam 1 010 000 złotych na przykład, to wyglądało bardzo potężnie, jak już tak mówimy o takich detalach. Ale ty pamiętasz, Dawid, że jak przychodził Ali Golizadeh, to oczywiście było wielkie poruszenie, że przychodzi taki facet i w ogóle i reprezentant Iranu. Duży świat. Ale byli też kibice, którzy pisali, że no ludzie, no przecież to jest absurd, tak? Człowiek jest do remontu, do wyleczenia, plus to, że będzie jeździł na kadrę, plus w ogóle, no o co chodzi z tym transferem? I nie brakowało takich głosów. To jak to jest, że Lech tego nie wie? Nie... Słuchaj, Radek, rozmawiałem właśnie o tym z trenerem Rumakiem, mówię, kurde, może on mi powie, nie? W sensie po co taki transfer, bo przecież cały czas był w klubie. No i mówię, jakby Lech wziął zawodnika, który wiadomo, że przyjdzie z kontuzją, ta rehabilitacja trochę się przedłużyła, zaczął łapać te nieśmiałe minuty pod koniec jesieni, więc w sumie jesienią nie pomógł. Zaraz, jak trwało zgrupowanie, to on akurat pojechał na Mistrzostwa Azji, później jest Ramadan, więc to tak trochę nie rozumiem tego, może trener mi powie, o co chodzi. Jest przerwa reprezentacyjna, chłop jedzie do Turkmenistanu. I trener Rumak powiedział, no ale my zdawaliśmy sobie z tego sprawę. No i co? Też było inaczej, bo Ali Golizadeh przyszedł do Lecha z kontuzją i gdyby Ali Golizadeh nie miał kontuzji, to do Lecha nie trafiłby Dino Hotić. Bo Dino Hotić to miałby zawodnik, który z wejścia wejdzie, bo taki był z tego, co słyszałem,
John Van Den Brom postawił taki warunek też, chociaż to Piotr Rutkowski akceptował ten transfer osobiście, a propos decyzyjności znowu, bo to mu on musiał wziąć odpowiedzialność w tym momencie, no bo jakby ktoś wziął odpowiedzialność za bańkę 800, to uważam, że to już, no to już nawet jakby był dobrym kolegą, to by go nie, to nie uratowało w tym momencie. No to w tym momencie przychodzi Dino Hotić i John Van Den Brom mówi, dobra, dostałem tego Hoticza, sobie możemy poczekać na goli Zadecha. No ale się okazuje, że jeden i drugi nic nie dał. No i jest tak. To wiesz, co mi się przypomina? Jak Lech w 2015 albo 2016 sprowadził Marcina Robaka i Denisa Tomala do ataku i później było tłumaczone, dlaczego Tomala nie wypalił, bo Robak doznał szybko kontuzji i musiał grać od razu Tomala, a on w ogóle w tym Heidenheim to grał na jakimś kurniku i wszyscy zaczęli go od początku krytykować, a musiał grać, bo nie było Robaka, więc ostatecznie Robak się rozwalił, a Tomala nie wytrzymał presji. No stadion go... Narracja złapana, nie powiem za co. Czyli stadion go przerósł. Słuchajcie, jest taki film o Pelem. Pele... No, generalnie historia Pelego. I tam jest taka scena, jak on wychodzi w 58 roku na mundial w Szwecji, na stadion, jakiego nigdy w życiu nie widział, jest oszołomiony. Tak? Tyle ludzi. Coś nieprawdopodobnego. I co się dzieje potem? To jest motor napędowy, bo on po to poszedł do tego zawodu, żeby taki stadion zobaczyć i żeby przed takim stadionem zagrać. W związku z czym niczego więcej mu nie było trzeba do szczęścia i do pokazania tego, co potrafi. Więc jeżeli stadion przy Bułgarskiej wypełniony jeszcze jest problemem dla piłkarzy Lecha, no to pozostaje już chyba tylko słoneczna pogoda jako rzeczywiście czynnik zupełnie druzgocący karierę zawodnika. Nie? No ale no. To przecież Lech, jak obiera sobie te ścieżki transferowe, czy te sposoby, skąd będzie brał transfery, no przecież w Poznaniu przeżyliśmy już absolutnie wszystko. Czyli bierzemy wyróżniających się ligowców, bo tam Peszko, bo Lewandowski, sprawdziło się, dobra, lecimy z czymś następnym. Później było ściągamy wyłącznie kapitanów. Tutaj na przykład Muchar i z tego rozdania też byli piłkarze. Był zaciąg szwedzko-norwesko-fiński. Było za Żurawia, że tylko zawodników poniżej 23 roku życia, tak żeby ich jeszcze dało się sprzedać. Na przykład Szatka, czy Cernomarkowicz, czy ten Muchar. Teraz był rzut, bierzemy zawodników, którzy już osiągnęli coś, grali na... Tak, z lepszych lig, którzy byli do tej pory dla nas poza zasięgiem. No i żaden z tych zawodników, czyli Golizadek, Blazić i Hotić, no i Anderson nie odgrywa właśnie żadnej roli w Lechu Poznań, więc jestem ciekaw następnego rozdania. No coś tam się wymyśli, natomiast mnie martwi to, że w Lechu niemoc jest zaraźliwa jak grypa. Bo ja rozumiem, gdyby jeden, dwóch, trzech piłkarzy, kilku piłkarzy było w słabszej dyspozycji, no to po to masz innych, żeby go zastąpili. A tu masz epidemię niemocy. I w zasadzie nie masz kogo wystawić, bo kogo wystawiasz, to i tak jest źle. Więc ja nie wiem, dlaczego Lech przypomina oddział zakaźny w takich sytuacjach i wszystko się wali jedno po drugim. Zadaniem też... i trenera, i pionu sportowego jest doprowadzić do sytuacji, w której to nie będzie takie wszechogarniająca ta niemoc, żeby te klocki dało się wymieniać. Jakby no budowa drużyny piłkarskiej na tym polega, żeby wymieniać słabsze klocki na lepsze. To masz wszystkie słabe. No to tak się nie da. Tak się znaczy nie da. Wszystkie. Wiesz, no ja uważam, że mówię, no po prostu jest więcej złych decyzji niż dobrych. No to bym tak na to spojrzał, bo jakby patrząc na te struktury, to Lech, to co mówimy, no my się chyba zgodzimy, że Lech ma wszystko, prawie wszystko oczywiście, prócz pewnych kwestii w pionie sportowym, żeby naprawdę, no finanse, to jest często bardzo ważna rzecz, żeby dobrze tym zarządzać, żeby naprawdę, no rok w rok, jak nie wygrasz mistrzostwa, to puchar, okej, okay, potem europejskie puchary, to trzecie miejsce, ale potem idziesz po mistrzostwo znowu, a nie, że ty to mistrzostwo zdobywasz co 7 lat, bo tu się wrócisz, tam się wrócisz, to ci nie dojedzie, tego nie kupisz, to jest największym właśnie problemem, bo nawet jakby ci ludzie, którzy się dobrze znają z Piotrem Rutkowskim byli, ale popełniali jednak mniej błędów niż po prostu popełniają. Albo nie te same błędy. To jest konsekwencja w błędach. No jeszcze bardziej obciążające są dla Lecha te sezony, kiedy on tam leciał gdzieś w okolicach 10 miejsca, no to już jest całkowicie niewytłumaczalne, tak? A takie sytuacje się zdarzały.
No to słuchajcie, wyobraźmy sobie, że na koniec sezonu, tak powoli zmierzając do końca, że na koniec sezonu Lech jednak ku wielkiemu zaskoczeniu nie sięga po Mistrzostwo Polski. No, Mariusza Rumaka już w klubie wtedy nie ma. Pewnie odchodzi Weldę. Być może odejdzie któryś z zawodników pod tytułem Marfiński, Szymczak. I co dalej? Nie ma też Tomasza Rząsy, waszym zdaniem? Czy po prostu ci sami ludzie, którzy zawalili tak ten sezon, powinni mieć też okazję do tego, żeby następny sezon odratować? Ale dlaczego Tomasz Rząsa ma odejść? No, wykonał spektakularne okno letnie, jeszcze lepsze okno zimowe, a w dodatku jego scouting trenerów przyniósł nikogo. Dawid, ty to pytanie powinno brzmieć, ale co ci w ogóle przyszło do głowy? Oszalę. Słuchaj, przecież jak byliśmy na otwarciu CBR-u we Wronkach, Centrum Badawczo-Rozwojowego, gdzie przedłużono Mikaela Iszaka, to padło pytanie do Piotra Rutkowskiego, z kim teraz Lech przedłuży kontrakt, a Piotr Rutkowski uśmiechnął się i powiedział, no to chyba teraz z Tomaszem Rząsą, skoro puchary, skoro przedłużenia kluczowych zawodników. Damian, krytykujesz Tomasza Rząsa, czy wiesz, jaki to jest fajny kolega? Tomasz Rząsa też jest fajnym gościem ogólnie. Najładniejszy uśmiech w całej polskiej piłce, to muszę przyznać. Muszę powiedzieć, że wam, że jak oglądałem, tak się jakoś przypadkiem złożyło, że w Białymstoku zostałem zaproszony na lożę i usiadłem z Tomaszem Rząsą, to bardzo fajnie mi się z nim mecz oglądało. I też tym pomyślałem, kurczę, jak Piotr Rutkowski z nim te mecze ogląda, nie wiem, zna się chłop na piłce. Tylko potem właśnie przychodzą pewne te kwestie decyzyjne, których zarządzanie taką kadrą, sztabem, budowanie tego. Kurczę, no tu nie wiem, czy do końca Tomasz Rząsa się po prostu ja ci powiem, Tomasz Dawid. Zobacz, że Tomasz Rząsa w polskiej piłce pełni funkcji. No poprawia wszystkim chyba. Mi się świetnie gadało z Markiem Jóźwiakiem. Szerokie horyzonty, super kontakty, a później patrzyłem na transfery do Wisły Płock. Sheridan i typ, który nie grał 2 lata, ale Jóźwiak go pamiętał sprzed 2 lat. To jest właśnie to o tej ludzkiej stronie. Zbudował kadrę mistrzowską? Tak. Czy wiele okienek zostało zawalonych, więcej niż jedno? Tak. Tylko ja się zastanawiam, kogo Lech by wyczarował na dyrektora sportowego. Pewnie trzeba szukać w gronie fajnych, sympatycznych ludzi. Przyjaciół. Tak. Piotra Rutkowskiego. Trzeba przejrzeć znajomych Piotra Rutkowskiego na fejsie i zdiagnozować fajnych gości. Nie no, to już tak poważnie mówiąc, to po prostu jeśli w tym sezonie nawet Lech by się nie zakwalifikował do pucharów, no to jest sezon ala 11 miejsce w tabeli i tutaj jest potrzeba gruntownej przebudowy, chyba że przyjdzie Mesjasz jakimś cudem i możemy trwać tak jak jest, bo Mesjasz nas poprowadzi za rękę i przeprowadzi przez to morze. No patrząc na intensyfikację tych oświadczeń, patrząc na intensyfikację i częstotliwość oświadczeń ostatnio wydawanych przez kibiców Lecha Poznań, wyobrażam sobie, że jeżeli nie byłoby nawet pucharów, to znowu się skończy transparentozą i te transparenty będą wszędzie. I koło, i znowu koło. No tak, tak to mniej więcej ale będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o to oświadczenie kibiców, to po prostu ono było tak konkretne, że to była jakaś dziwna opowieść. No, nic w nim nie było, więc to jest trochę jak Jan Winnicki w Alternatywy 4. No do cholery, no weźcie się do roboty. No. Na razie. No. I to mniej więcej tak to wyglądało, to oświadczenie, więc powiem tak, że Lech Poznań. Ja cały czas słyszę, że jeżeli Lech znajdzie się w trójce, to jest to sukces, bo miejsce na podium tak. Lech jest domyślnie jedną z 3, o ile nie 2 drużyn w Polsce. Domyślnie. W związku z czym wszystko poniżej tego to jest oczywiście duża porażka, ale sukces liczy się dopiero powyżej. Czyli w zasadzie w przypadku Lecha Poznań sukcesem jest tylko i wyłącznie trofeum. Tak. Cała ta reszta... Nie da się tego. Ja byłem tak wstrząśnięty tym w zeszłym roku, tym co się stało, sprzedaniem trzeciego miejsca jako sukces, że do tej pory nie mogę wyjść. Inna sprawa, że chylę czoła, że Lech to wcisnął ten kit wszystkim. Znaczy, Radek, jedynie ten Raków trochę uratował tę narrację, że odjechał wtedy wszystkim. Każdy coś wygrał. Raków mistrzostwo, Legia Puchar. No, Lech... Dlaczego? Dlaczego ci Raków odjeżdża? Co się takiego niby wydarzyło? Między ten początek sezonu, nie? To też była kwestia tu Maciej Skorża. Wiadomo, to się też nie powinno tak sprzedawać, ale ten Karabach znowu, to tak jakbyś zobaczył, to w każdym sezonie jest jakaś kompromitacja taka, że pamiętamy ją na mega długo mimo wszystko, no bo też jak sezonu mistrzowskiego przypomnę sobie dzień finału Pucharu Polski,
jak to wszystko wyglądało i na szczęście tam chyba, teraz nie chcę pomylić, ale chyba tata Filipa Marfińskiego miał duże problemy zdrowotne, gdzieś Karol Klimczak szarpiący się z fotoreporterami, no to kibice nie wchodzący na stadion, no to przecież to była kwintesencja, że mówisz ty, no przecież jak oni nie wygrają tego mistrzostwa, to to jest po prostu na stulecie największa katastrofa, jaka się mogła wydarzyć. Każdy sezon Lecha to jest jakaś katastrofa mniejsza lub większa. To też nie powinno się wydarzyć jednak w takim klubie, a czemu się dzieje? A zwróciliście uwagę, że kibice Lecha już zrobili, już jadą w podpunktach te wszystkie, jak oni to mówią, mokre szmaty w twarz w tym sezonie. I tam rzeczywiście tych podpunktów jest sporo, bo od Spartaka Trnawa jest klęska z Pogonią, Raków niedawny, no sporo, odpadnięcie z Pucharu Polski, no mnóstwo tego jest. I wyobraźcie sobie teraz puenta Mistrzostwa Polski. Tak? W sezonie, który w tej chwili na dzisiaj jest uznawany za jeden z najbardziej mokroszmatowych w dziejach ostatnich, najnowszych. No to musiałbyś wyjść i powiedzieć, że mieliśmy farta. I inaczej tego nie widzę. Expected mokra szpata w tym sezonie gdzieś tak mniej więcej 11,5, ale wciąż może zostać to w jakiś przekuriozalny sposób. Ja i tak zapamiętam ten sezon, jeśli Lech nie wygra mistrzostwa, w ten sposób, że Jagiellonia była nad tobą w tabeli. Jakbyś to powiedział we wrześniu, no to stary, to byś powiedział, coś poszło nie tak. Okej, ktoś powie, może jesteś nad Legią i nad Rakowem. Tylko że Legia i Raków to sobie pograły w piłeczkę w europejskich pucharach i jednak było fajniusio na jesień, a tu nie było fajniusio właściwie od, nie wiem, 14 sierpnia? Bo do 14 sierpnia było fajniusio, tak ogólnie. Mokroszmatowość tego sezonu to jest określenie, które powinno zostać z omawianiem Lecha Poznań. Pamiętajmy też, z jakich oczekiwań startował Lech po tym ćwierćfinale i już i po tym okienku transferowym. A tutaj przecież jest i historycznie wysoka porażka z Pogonią i Spartak Trnawa, gdzie już wszystko się układało, że za chwilę mamy łatwego rywala. Naprawdę, to jest takie spiętrzenie, że ja nie wiem, kiedy ostatnio Lech nie będzie w pucharach, to będzie miał tak mokroszmatowy sezon jak ten. Ale to jest efekt tego jest taki, że przed meczem naprawdę słowa nie można powiedzieć, z kimkolwiek nie grasz, bo prawdopodobieństwo, że wyjdziesz na idiotę, jest, dobrze, jakie jest expected, Damian, no duże, tak? No jakby, no też ja kibicowanie swojemu klubowi też trochę polega na tym, żeby czasami się ponapinać przed meczem i żeby nie było tak, że zawsze robisz wtedy z siebie durnia. A tutaj kibice Lecha przed każdym meczem siedzą, paluchy, tak? Czy to jest puszcza, czy nie puszcza? Ale to też mentalność czegoś wynikła teraz, że każdy, że dużo z kibiców Lecha, którzy się boją już każdego meczu, każdej sytuacji, to się też potem przekłada na to wszystko, bo ja pamiętam, jak, i to nie tylko ja, bo Maty Święcicki mogę powiedzieć, dużo teraz ta publicystyka weszła na taki poziom, że to dziennikarze często rozmawiamy w własnym gronie, tak jak tutaj rozmawiamy. No i jak było przed Spartakiem Trnawa? Ja powiedziałem, że sobie usiądę spokojnie z pizzą i sobie obejrzę ten meczyk. Maty Święcicki, nie no, przecież Lech to już jest dalej, to my się zastanawiamy, czy Legia, czy Raków będzie. No i co? Wszyscy wyszliśmy na idiotów. No to tak trzeba powiedzieć. I dzisiaj ja też byłem, znaczy przekonany, mówię, nie no, Lech teraz po tej Pogoni dostał kolejną szansę, jedzie do Puszczy, znaczy do Krakowa na mecz z Puszczą, ma pełną kadrę. No wszystko wskazuje na to, że dostajesz kolejną szansę od losu i co? I tylko, nie wiem, Bukmacher się cieszył pewnie z perspektywy nawet tych, co obstawili, bo już, chociaż teraz widzę, że Bukmacher idzie grubiej, bo Lech jest jeszcze większym faworytem w meczu z Ełkesem niż w meczu z Puszczą. Także też widzę, że no, to też o czymś świadczy, tak, że no, Lech znowu jest faworytem. A ŁKS od tego znowu ma wygrać, a dzisiaj na Twitterze pleców odbije i wiecie, co najgorsze? To jest możliwe. No to Dawid, też nie o to chodzi, żeby... Dawid, ŁKS od pana Matysiaka, czwarta drużyna w lidze, odkąd pan Matysiak ją objął. No niby tak, ale wiesz, jednak... Ale po co mówisz takie rzeczy, Leszek? Po co mówisz takie rzeczy? Teraz po prostu to już wszyscy będą tak drżeli. No to jest, to naprawdę, tu są sytuacje już lękowo-stresowe w Poznaniu i jesteśmy trochę jak rodzice, którzy się już boją dziecko na podwórko wypuścić, tak. bo tu się naprawdę co chwilę coś dzieje i nie może tak być po prostu, że Lech wpędza ludzi też w takie stany.
No, z Lechem Poznań jest tak, że kiedyś po prostu wychodził z kluczem na szyi, a teraz na boisko i nie bał się wracać po 22, a teraz nawet jak sąsiad wychodzi z klatki i słyszy, to kuka tylko przez Judasza i patrzy, czy można wyjść, czy przeczekać chwilę. Słuchajcie panowie, 2 godziny prawie rozmowy. Myślę, że dobrym wnioskiem jest to, co gdzieś tam padło po drodze, czyli jak następnym razem kogoś z was, czy kogoś z nas, kolega zapyta, dlaczego ten Lech nie może odpalić, to zróbcie sobie taki kod QR na ten link, który macie tam na górze w YouTube. No ja bym powiedziałem. Często myślę, że muszę być coś takiego, że jak ktoś mnie o to pyta, to ja po prostu puszczę coś z telefonu i pójdę sobie na piwo, czy gdzieś tam coś innego zrobić, żeby nie musieć po godzinach pracy, powiedzmy. Zresztą bardzo miła jest dyskusja o piłce. Tylko zapytaj, czy masz pan chwilkę czasu lub pani. Tak, 2 godzinki pan sobie zarezerwuje, w aucie puścisz, więc jakoś to wyjdzie. My dziękujemy naszemu partnerowi, Superbetowi, który wspiera nas, ma dla was promkę, oczywiście to wszystko w opisie, bo tam jest bonus 200 na gola wybranej drużyny. Pamiętajcie o tym, żeby grać z głową odpowiedzialnie, jak przy każdym bukmacherze. Jutro zapraszamy was na Tętno Piłki z Julkiem i z Przemkiem na 8:30, będzie o Górniku Zabrze z kolei, to też jest ciekawy przykład. Będzie Piotr Koźmiński waszym gościem. Piotr Koźmiński, właśnie chciałem powiedzieć, pozdrawiamy Piotra. WP Sportowe Fakty, kompendia wiedzy o Górniku, a to też jest ciekawy przykład, jak można z klubu, który za ostatnie 6 lat ma 4 najlepsze przychody w Ekstraklasie i przez ostatni rok wyniki na to 3 zrobić klub, który ma 170 baniek długu. Można tak zrobić, jakoś jest to wykonalne, więc mamy nadzieję, że Piotrek nam też to jakoś wytłumaczy. Jak to było w piłkarskim pokerze? Łobrót biletami Narodowego Banku Polskiego, to jest mój fach. Można działać w ten sposób. Panowie, ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Chat też był zadowolony. Dziękujemy czatowi. 2 godzinki z Lechem, jak z bicza strzelił. A ja jutro się do realizacji marzeń. A ja jutro się wybieram do Wronek, więc będzie ciekawie po tej debacie. Nie ma z nami dyskutować. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję za odkurzenie mnie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.